Dzień dobry Państwu. Na mocy artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw 2013 roku, pozycja 594 ze zmianami, otwieram 24 sesję Rady Gminy Kaczorek. Serdecznie witam przybyłych na dzisiejszą sesję. Wójta Gminy Kaczorek, pana Bruna Wolskiego. Serdecznie witam kierowników Zakładu Pracy. Panią Wójtę Golem, dyrektora Banku Spółdzielczego Oddziału Kaczorek. Pana Krzysztofa Gonoszkiewicza, nadzorczego Ministerstwa Kaczorek. Serdecznie witam pana Henryka Wita, prezesa Polskiego Związku Weryfikacji. Witam pana Alfonsa Nowaka, przewodniczącego Związku Prawodawców RP i byłych więźniów politycznych. Serdecznie witam dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kaczorach, panią Grażynę Wilę. Witam kierowników jednostek organizacyjnych gminy, panią Wizelę Drecką, sekretarza gminy, panią Agnieszkę Grabarską, skarbnika gminy, pana Andrzeja Kozerę, dyrektora Zakładu Wodnych i Kanalizacyjnych, panią Zdzisławę Kierczyńską, dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkoły w Rzeszowie, panią Irenę Larkę, dyrektora GOPS, panią Krystynę Adamczyk, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, panią Konradę Pilarz, dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan 15 radnych w obradach sesji uczestniczy 11, co stanowi ilość do podejmowania prawomocnych uchwał. Jednocześnie informuję, że protokół z 23 sesji z dnia 30 sierpnia 2013 roku wyłożony jest do pionu w trakcie sesji. Jeśli do końca obrad, gdy zostaną zgłoszone przez radnych uwagi wobec treści protokołu, to uważam będę, że protokół został przez radnych przyjęty. Odczytam porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy. Sprawy porządkowe. Punkt drugi. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt trzeci. Informacja na temat działalności w minionym okresie przewodniczących komisji wójta gminy. Punkt czwarty. Informacja dyrektora Gimnazjum Kaczora o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów. Punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory, południowa zachodnia część ulicy Chodzieskiej. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory, teren poprzez podmiot obcych ważnych. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo, rejon osiedla leśnego. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok. Punkt dziewiąty. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Kaczory. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2013 roku. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie rocznych stawek podatków od nieruchomości. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o uznaniu lasów stanowiących własne Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Kaczory za lasy ochronne. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat części nieruchomości położonej w Rzadkowie. Punkt 13. Informacja przewodniczącego Rady Gminy i wójta na temat dokonanej analizy przetargu majątkowych. Punkt 14. Zapytanie i wolne wnioski. Punkt 15. Odpowiedzi na zapytanie i wnioski. Punkt 16. Zakończenie. Informuję, że zgodnie z artykułem 20 ust. 1a wyżej cytowanej ustawy Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku sesji bezwzględną większością głosów ustawowego wkładu Rady. Na wniosek wójta gminy wnoszę o poszerzenie wyżej wymienionego porządku 24 sesji Rady Gminy o dodatkowy punkt, to jest punkt 7a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2026. Proszę o przegłosowanie dodatkowego punktu porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za to podniesienie dodatkowego punktu porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła zmianę porządku 24 sesji jednogłośnie. Punkt drugi porządku obrad. Interpelacje i zapytania. Proszę bardzo.
Nie widzę. Punkt trzeci porządku obrad. Informacja na temat działalności w minionym okresie. Proszę bardzo, przewodniczący komisji. Pan Henryk Kalka, przewodniczący komisji rewizyjnej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wszyscy obecni na dzisiejszej sesji. Komisja rewizyjna odbyła dwa posiedzenia, w tym jedno samodzielne, wynikające z plan pracy Komisji Rewizyjnej i jedno posiedzenie przedwczoraj, w dniu 17 października, wspólnie z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska. I to posiedzenie dotyczyło omówienia spraw związanych z tematem z dzisiejszą sesją. Jeśli chodzi o to posiedzenie Komisji Rewizyjnej, to mieliśmy to zaplanowane w planie rocznym pracy Komisji i dotyczy akurat, jest to trochę zbieżne z tematem dzisiejszej sesji, mianowicie chodzi o podatki lokalne, ich ściągalność. Na tym posiedzeniu udział wzięła pani inspektor do spraw księgowości podatkowej i pani skarbnik. I może, aby nie przedłużać i nie liczyć za dużo, nie tutaj nie przedstawiać, powiem tak, że w pierwszym półroczu wpłaty z tytułu podatku od podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości wyniosły od osób fizycznych 658 257 zł i 59 groszy. Natomiast od osób prawnych 1 800 214 zł i 4 grosze. Od środków transportowych od osób fizycznych ta kwota wynosi 42 258 zł, natomiast od osób prawnych 207 509 zł. Egzekucja niezapłaconych podatków odbywa się, że tak powiem, trzema etapami, przy pomocy trzech kroków. Mianowicie po każdym, po przekroczeniu terminu zapłaty podatku, po każdym terminie wysyłane są upomnienia i może powiem od razu, że takich upomnień wysłano w pierwszym półroczu 287 i z tytułu tych upomnień, na skutek może z tych upomnień wpłynęło 58 tysięcy złotych. Jeśli upomnienia nie skutkują, to wtedy wystawia się tak zwane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. I takich tytułów wykonano 110. Z tego 27 tytułów Urząd Skarbowy wyegzekwował. Jeśli to nie skutkuje, to znaczy jeśli płatnik jest niewypłacalny, to jest już ta ostateczność. Ta należność jest wpisana na, jest obciążona hipoteką. Myślę, że takie skrótowe tutaj przedstawienie wyczerpuje tutaj ten temat. I przejdę teraz do posiedzenia wspólnego Komisji Rewizyjnej i Komisji Rolnictwa. Powiem tak może ogólnie, że w zasadzie komisje tutaj pozytywnie oceniły wszystkie przedstawione uchwały, punkty tutaj zawarte w dzisiejszej programie dzisiejszej sesji. Jeśli chodzi o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to dotyczy to tutaj Kaczor, mianowicie
ulicy Chodzieskiej. Właściwie już ten wyjazd, tam te rozwidlenie na Chodzież i Morzewo. No, komisja tutaj akceptuje ten plan zagospodarowania przestrzennego, jakkolwiek to jest pewna tutaj taka opinia, no, bym to nazwał, że jest to może takie rozwiązanie niefortunne, ale pewnie jedyne z możliwych. Znaczy, w mojej ocenie wiąże się to po prostu, tam jest to rozwidlenie, jest ten zakręt, jest ten wjazd na tą jedną posesję, potem za chwilę będzie następny wjazd. No ale jest to tutaj, a jest akceptacja Urzędu Starostwa Powiatowego, znaczy Powiatowy Urząd Dróg tutaj akceptował takie rozwiązanie, więc myślę, no, że trzeba to po prostu przyjąć, takim rozwiązaniem, jak to przedstawiono. Na ulicy Dziębowskiej zmiana dotyczy w zasadzie sposobu użytkowania, to znaczy tam tu chodzi o tą przetwórnię, było przetwórnię owoców i warzyw i tam w planie zapisane było usługi produkcyjne. Będzie napisane teraz, że będą to usługi usługowo, będzie to teren usługowo-produkcyjny w ten sposób. No i jeszcze te zagospodarowanie, plan zagospodarowania przestrzennego w Siłowie, to dotyczy tam kilku działek na wyjeździe ze Siłowa po lewej stronie. Tutaj w zasadzie uwag żadnych nie wnosimy. Komisje jednoznacznie tutaj akceptują stawkę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%. Punkt 8 i 9 to dotyczy zmian w budżecie i zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Zmiany w budżecie to są, bym powiedział, takie drobne, wynikają one tutaj, to jest kwota w sumie dochodów i wydatków o 567 zł, a wynikają one tutaj z decyzji wojewody, mianowicie zmniejszono właśnie taką kwotę, dotacje celowe i należało to po prostu ująć. Natomiast jeśli chodzi o wieloletni plan finansowy, to Urząd Gmina otrzymała informację ministra finansów o wielkości udziału w podatku od osób fizycznych. Ten plus, to jest kwota tutaj większa. Jeszcze tutaj mam zapisaną. To jest kwota chyba około, tak nie mogę znaleźć, około chyba 500 czy 600 tysięcy złotych i to po prostu należało umieścić w wieloletnim planie finansowym. Załącznik konkretny do tej uchwały przedstawia, pokazuje, o jakie tam chodzi wydatki. Potem następny punkt chodzi o roczne stawki podatku od nieruchomości. Tutaj komisje są też dość pozytywnie ustosunkowały się do propozycji wójta i w zasadzie na komisji akceptujemy te przedstawione propozycje, z tym, że tutaj na wniosek jednego z radnych jest taka propozycja, żeby od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Tutaj propozycja, znaczy w ubiegłym roku stawka wynosiła 17 zł, maksymalna ministra finansów jest 23 zł. Tu taka była propozycja, żeby było 17 zł i 15 groszy. No i jeszcze też tutaj na wniosek jednego z radnych jest taka też propozycja, aby miał to na uwadze przede wszystkim budynki gospodarcze, garaże i przede wszystkim miał na uwadze tych rolników, którzy dali
gospodarstwo na rzecz osób drugich w rodzinie i zostali, że tak powiem, z tymi garażami, tymi budynkami gospodarczymi. No i też tutaj jest propozycja, żeby w ubiegłym roku było 5,20 zł. Propozycja wójta 5,30 zł. No jest propozycja, żeby było 5,25 zł. Jeśli chodzi o budowlę, to 2%. Tutaj dalej, jeśli chodzi o udzielanie świadczeń zdrowotnych, tutaj nie było żadnych tutaj różnicy zdań, 4,50 i tutaj dalej już do końca te stawki zostają takie same. Od środków transportowych, jak rozumiem, uchwały nie podejmujemy, ponieważ pozostają na tym samym poziomie, co w ubiegłym roku. I potem mamy tutaj punkt dotyczący lasów, o wyrażaniu opinii o przekwalifikowaniu lasów na lasy ochronne. Ja myślę, że to, tutaj właśnie ten temat, że tak powiem, przedstawiała pani przedstawiciel tutaj naszego leśnictwa, pani Dorota Kamińska. Myślę, pomijam tutaj jakiś aspekt, jakiś przyrodniczy, ekologiczny. Myślę, że najwyżej, myślę, że tutaj pan nadleśniczy coś na ten temat powie. Dla mnie tutaj z punktu widzenia samorządowca, z tego tytułu mamy otrzymać około bodajże 90 tysięcy podatku leśnego z tego tytułu, z tej zamiany właśnie, więc należy, myślę, tutaj to wszystko to pozytywnie tutaj do tego podejść. Nam zostawiła nam pani Dorota tereny, lasów ochronnych właśnie tutaj w naszej gminie. No dla mnie las, to każdy las, czy on się będzie nazywał ochronny, czy inny las, to jest las i on dla mnie zawsze będzie pełnił tutaj funkcję pożyteczną i jakąś taką, no, można by dużo na ten temat mówić, ale nie będziemy się rozwodzić. Zapytania, kolejne wnioski. Pan Jasiu Kieruj, jest to temat już wałkowany, chyba nie wiem, w tym roku, chyba od początku, może jeszcze i w poprzednim roku. Chodzi o, że tak nazwę, zalew w Brodnie. Podejmowaliśmy kiedyś tutaj już uchwałę na jakieś tam prace projektowe. Z mojego punktu widzenia ta sytuacja pokazuje tylko paraliż, nie wiem, czy państwa, czy jakiejś instytucji, ponieważ może się tutaj powtarzam, ale gdyby ta sytuacja miała miejsce kiedyś tam, wcześniej, to dawno by już tego problemu nie było. Po prostu jakaś tam awaria, należałoby to usunąć i nie byłoby tematu. I to może tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Zarowski. Tylko dopowiem, że to też mówiłem wcześniej, że pan minister Kalembaś mi powiedział, że się osobiście tym zainteresuje. Również to powiedział wicestarosta, który również jest z PSL-u i nie wiem, co z tego będzie, bo to, co kolega powiedział, jest to bezład, jest to paraliż struktur państwa po prostu. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W ostatnim okresie odbyło się jedno wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu wraz z Komisją Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, na którym omawiane były sprawy dotyczące porządku obrad dzisiejszej sesji i w związku z tym przygotowane uchwały do podjęcia. I podobnie jak poprzednie komisje, nasze po omówieniu tych spraw, tak jak tutaj mój przedmówca powiedział, spraw zarówno dotyczące te, które obejmują zakres zagospodarowania przestrzennego, czyli trzy uchwały zostały zaakceptowane bez uwag.
ta ze Śmiłowa i dwie z Kaczor. Kolejne to sprawa, która tutaj ostatnio przedstawiał przedmówca, dotycząca podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia opinii o uznaniu lasów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Kaczory za lasy ochronne, także bez uwag. I te sprawy, które były omawiane przez panią skarbnik, a dotyczące zarówno zmian w budżecie, czy zmianach w wieloletniej prognozie finansowej, po omówieniu i po pytaniach oraz wyjaśnieniach pani skarbnik, także komisje zaopiniowały pozytywnie. Tych zmian jest jak zawsze kilka, czasem kilkanaście, i te, które pani tutaj skarbnik omówiła, to tam dotyczą przesunięć także w działach i paragrafach. Także opinia jest pozytywna obydwu komisji i tyle na ten temat. A proszę państwa, jeśli chodzi natomiast o zapytanie i wolne wnioski, no i muszę powiedzieć, że tutaj ci radni, którzy się wypowiadali, to większość z nich dotyczyła jak zawsze dróg powiatowych. Tutaj jedyną taką pozytywną rzeczą, którą usłyszeliśmy, którą pan Zdanowicz powiedział, że zaczęto wreszcie remont tej drogi do Zelgniewa do Piły. Myślę, że doczekamy się w końcu, że tam będzie bardziej przejezdne niż do tej pory. Tym bardziej, że ostatni wypadek, który miał miejsce bodajże 2 czy 3 dni temu, pokazał, jak bardzo ważną jest ta droga z punktu widzenia także bezpieczeństwa gminy i ruchu na naszym terenie, ruchu na drogach. Proszę państwa, jeśli chodzi o tą ostatnią sprawę, o której mówił tutaj pan Górka, dotycząca tych pól zalanych na terenie miejscowości Brodna, za Śmiłowem, jadąc z Piątku do Zelgniewa po lewej stronie, to ja nie chciałbym tutaj rozwijać tego tematu, ale to jest problem no nie tylko naszej gminy i tych tam kilku osób, które są bardziej zainteresowane, chociaż tutaj mając deklarację pana ministra rolnictwa, to mamy nadzieję, że w końcu ten problem zostanie rozwiązany, chociaż jak do tej pory po tych dotychczasowych ruchach widać, że to blado wygląda. Proszę państwa, jeszcze nie powiedziałem, przepraszam, o podatkach i opłatach lokalnych, które również omawialiśmy. I tutaj muszę powiedzieć, że komisje w zasadzie zgadzają się z propozycjami wójta, czyli także nie przyjmują tych najwyższych stawek, które minister finansów wyznacza, ale które tutaj pan wójt przedstawia, przyjęły większością głosów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę wójta gminy o przedstawienie informacji na temat działalności gminy Kaczory. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście, wszyscy obecni tutaj na dzisiejszej sesji. Chcę powiedzieć tak, że właściwie to jesteśmy tak na progu już przejściowym, ponieważ kończymy rok 2013, jeśli chodzi o nasze zamierzenia inwestycyjne i pracę tutaj na terenie naszej gminy, jeśli chodzi o realizację poszczególnych zadań. I wchodzimy w rok 2000, powoli już 14. I tutaj właśnie już teraz akurat musimy już powoli myśleć o tym roku 2014, tak żeby go ułożyć sobie w taki sposób, abyśmy sobie poradzili później w przyszłości również z realizacją zadań, jakie będziemy przyjmować na pewno na sesji grudniowej budżet na 2014 rok. A jeżeli przyjąć ten, można było podejmować uchwałę budżetową na 2014 rok, to musimy się do tego przygotować. Dlatego już teraz, właśnie na dzisiejszej sesji, między innymi tutaj będzie Rada podejmowała uchwałę odnośnie wysokości podatków od nieruchomości. Oczywiście tutaj, tak jak panowie przewodniczący przed chwilą przedstawiali, zwyżki tutaj, jeśli chodzi proponowane i przeze mnie, i myślę tutaj większość z tego, co orientuje się komisji, członków komisji akceptuje, są bardzo niewielkie. Ale musimy zrobić powoli takie ruchy,
chociaż niewielki, ale jakiś ruch zrobić, bo to nie odczują tego mieszkańcy, dlatego że w skali gminy to jednak jakaś tam będzie kwota, a nasz udział, jeśli chodzi w podatku o nieruchomości dochodów własnych i ulgi stosowane od głównych stawek, jakie tam Ministerstwo Finansów wyznacza, a naszymi stawkami, no się pogłębia. Pogłębia się i z roku na rok procent właśnie skutek ulg jest coraz wyższy. I jak teraz zauważymy, to skutek ulg stosowanych tutaj przez Radę Gminy jest około 6%. Już sięga, to jest jeden z wyższych już, jeśli chodzi o województwo wielkopolskie, odsetek. Dlatego powoli będziemy musieli to wyrównywać, żeby nie iść coraz wyżej w górę, że właśnie skutki ulg będą się zwiększały. Stąd propozycja tych niewielkich, ale takich właśnie, że z roku na rok będziemy musieli te jednak podejmować zwyżki podatku od nieruchomości niewielkiej wielkości, ale tak, bo właściwie to przez ostatnie kilka lat to mieliśmy zamrożone podatki od nieruchomości, że nie zwiększaliśmy. Pamiętamy okres, to już nieraz tu i mówiłem i wszyscy wiedzą Państwo, że podatki w gminie Kaczory w latach od 2000 do 2005-2006 były najwyższe w kraju chyba. Mieliśmy właściwie główne stawki podatku od nieruchomości. Dlatego, że w ten czas akurat realizowaliśmy najwięcej inwestycji i taka była potrzeba i mieszkańcy to przyjmowali. Później odpuściliśmy sobie już te podatki, że nie podwyższaliśmy podatku z roku na rok, uważaliśmy, że nie ma takiej potrzeby, że realizowaliśmy inwestycje trochę spokojniej i już nie gnaliśmy tak, żeby właśnie akurat tutaj i mieszkańców jeszcze obciążać tymi podatkami. No i doszliśmy do tego pułapu, że w tej chwili nasze podatki są jedne z najniższych w Wielkopolsce. Jak tu porównamy sobie, jakie wysokości podatków od nieruchomości są w różnych gminach, to możemy zobaczyć, że właśnie podatki nasze już jedne są najniższe. I wcale nie zamierzamy gonić, i wcale nie zamierzamy podatki podwyższać w takiej wysokości, żeby one były wysokie, bo już wystarczy obciążania tutaj naszych mieszkańców, bo każdy musi też i zainwestować i z mieszkańców, a nam starcza na to, co założyliśmy sobie właśnie, te wysokości podatków wystarczają. Stąd tutaj taka propozycja i dziękuję tutaj radnym, że akurat też tak podchodzą do tego tematu, że te wysokości akurat są wystarczające i w takiej wysokości dzisiaj spodziewana jest uchwała. Jeśli chodzi o podatki, tak samo wiadomo, że do 15 listopada, a więc już niespełna miesiąc, będę musiał przedstawić do Rady projekt budżetu na rok 2014. I tutaj z Panią Skarbnik już sobie powoli to układamy. Najpierw dochody, później inwestycje i zresztą stąd dzisiaj była też, nie dzisiaj, ale na komisjach była propozycja wprowadzenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, żeby można było ująć właściwie w budżecie niektóre zadania inwestycyjne. Powoli o tym myślimy i myślę, że dopracujemy właśnie taki budżet, że będzie do przyjęcia. Nie zakładamy tutaj, i to już tak w rozmowach indywidualnie też, nie zamierzamy jakiejś wariacji w roku 2014. Po prostu tylko konsekwentna realizacja tych zadań, które przyjęliśmy sobie w wieloletniej prognozie finansowej i to zakładamy, że w 2014 roku będzie kontynuacja. A więc nie będzie, mimo że to będzie rok wyborczy, nie będziemy wielkiego jakiegoś boomu robić, skoku na kasę czy cokolwiek, ale to, co sobie założyliśmy, będziemy konsekwentnie realizować i co prawda w wieloletniej prognozie finansowej tam był przewidziany też i zaciągnięcie kredytu, a myślę, że skoro będziemy schodzić z kredytu, który zaciągnęliśmy na pływarnię, bo tam będziemy wnosić kolektę 2 miliony złotych mniej, nie byłoby żadnej
żadnej przeszkody w rzeczy ten, ale będziemy się starać, że jeśli ten kredyt, to nie taki nawet jak był założony, w mniejszej wysokości, jeśli taka będzie potrzeba, a może uda się tak, żeby nie było, chociaż to jest wątpliwe, bo zadania inwestycyjne, które tutaj próbujemy wprowadzić, to wiadomo, że przede wszystkim zadania drogowe, no i prowadzę już rozmowy na temat opracowania dokumentacji, jeśli chodzi o boisko przy gimnazjum i przy szkole podstawowej, to nie wiem, czy to będzie można nazwać jako orlik, ale tym rodzaju, będziemy iść w tym kierunku. I czyli to zadanie będzie trochę kosztowało i drogi również. Z tym, że drogi to będziemy chyba tak ustalać, że te kwoty, które tam będziemy mieli przyjmować, żeby wystarczyło i to w zależności od kosztorysu, albo będziemy robić nie całe drogi, tylko w części, ale żeby się zmieścić właśnie w tym budżecie. Także tutaj nad budżetem tym pracujemy i 15 listopada przedłożymy Radzie, żeby można było to przejrzeć i później ewentualnie tak dopracować, żeby w grudniu ta uchwała mogła być już podjęta i przyjęta do realizacji. A więc zadanie bardzo, bardzo ważne i myślę, że tutaj wszyscy przyjmiemy, przystąpimy do pracy na tym budżecie. Natomiast jeśli chodzi o inwestycje bieżące, to tak jak już wspomniałem zaraz na wejściu, jesteśmy na ukończeniu. Jesteśmy na ukończeniu tych inwestycji i o niektórych drogowych już mówiłem na poprzedniej sesji, które były zakończone, także nie będę się powtarzał. Teraz w ostatnim czasie to zakończyliśmy następne drogi, budowę dróg. Droga na ulicy Dziębowskiej tutaj w Kaczorach i tutaj chciałbym jeszcze raz podziękować panu nadleśniczemu za to, że zaoferował udział w budowie tej drogi. Ta kwota zaoferowana na ten rok już wpłynęła do budżetu gminy 200 tysięcy złotych, a więc to był bardzo duży udział. Też tam udział będzie Urzędu Wojewódzkiego, jeśli chodzi o te drogi w Zergiewie i w Kaczorach, a więc tutaj no, koszt, jaki poniesiemy, będzie dużo niższy, aniżeli wynikał z przetargu. I Zergiewo już również zakończone, także odbiory dokonane i mamy te zadania zrobione. Trwają prace na osiedlu przy lesie. I tam wiemy, że to jest dosyć poważna inwestycja i stąd, że to w jednym roku nie bylibyśmy w stanie tego zrobić. Jest częściowo robiona kanalizacja, właściwie to zrobiona jest kanalizacja, można powiedzieć, tam tylko zostały do wstawienia kratki, ale te kratki muszą być zgrane z wykonawcą, który robi drogi i dlatego tutaj no, poszliśmy na rękę temu wykonawcy, który robił deszczownie, że będzie ustawiał kratki, jak będą ustawione krawężniki. I to zostało tylko do zrobienia, bo chodziło o to, żeby to później spełniało swoje zadania. No i część, która była założona w tym roku, w najbliższym czasie już będzie też zrealizowana. I dalsza kontynuacja, przewidujemy właśnie osiedle przy lesie w przyszłym roku. Także tutaj te zadania po kolei kończymy i drogi powiatowe również tutaj właśnie z powiatem. To, co było założone, no jest realizowane, bo w Dziębowie chodnik po tej drugiej stronie został, jak wszyscy widzimy, zrobiony. Byszewice już ruszyły, to co niektórzy się dopominali i nawet nie mieszkańcy Byszewic dopominali się o Byszewice, jest zrobione już. Pieszo jest dnia dla rowerów oczywiście, także tam chodnik też poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców Byszewic. Też to będzie robione w cyklu dwuletnim, część chodnika w tym roku, dlatego że powiat spodziewał się wyższych kosztów, aniżeli wyższy. Z przetargu wyszedł koszt dużo niższy, aniżeli był zakładany i dlatego właśnie no nie dlatego, ale założone było dwuletni cykl i tak to będzie realizowane. Część chodnika w tym roku, część chodnika w przyszłym roku. I tutaj ja cały czas domagam się i myślę, że tutaj rozmawiałem ostatnio również z dyrektorem panem Tomczykiem o budowę częściowego chodnika tam w Krzewinie.
Myślę, że to dojdzie do realizacji, ponieważ już jest przychylność powiatu i to mamy zapisane, że właśnie poprawimy bezpieczeństwo mieszkańców Krzewiny, którzy właśnie chodzą tam po tych zakrętach, jadąc do Chodzieży, że może właśnie ruch pieszych z tych zakrętów wyprowadzimy. Także jeśli chodzi o realizację dróg, to tutaj właśnie myślę, że to tyle bym miał do przekazania. Oczywiście jest ogłoszony, to Państwo też już wiecie, również przetarg rozstrzygnięty na drogę w Rzadkowie i to będzie robione równolegle z osiedlem Przylesie. Jak będzie zalewana masa na osiedlu Przylesie, również ta droga za Kościołem zostanie zrealizowana. Oświetlenia już w najbliższym czasie, śmiałowo trochę się to przeciągnęło, ale tutaj z przyczyn takich może niezależnych i ode mnie, i od wykonawcy, ale już powinny prace tam trwać. Nie wiem, czy od wczoraj, czy od dzisiaj. W przyszłym tygodniu ma być zakończona inwestycja, czyli oświetlenie na ulicy Kaczowskiej ma być zrobione. Przystąpiliśmy na wniosek mieszkańców ulicy Górnej w Śmiłowie. Też zleciliśmy opracowanie dokumentacji na oświetlenie tam na ulicy, bo prosili, żeby oświetlenie im zrobić. Jeśli taka będzie możliwość jeszcze w tym roku, mówię o budżecie, to być może jeszcze też i w tym roku założymy tam lampy też, żeby poprawić tym ludziom widoczność. Inwestycje zrealizowane, no tutaj to największą inwestycją zrealizowaną, no to wiadomo, 10 października pływalnia, z której bardzo się cieszymy i mieszkańcy się bardzo też z tego cieszą. Myślę, że obiekt no, budzi zainteresowanie i powszechny aplauz. I to nie moja zasługa w tym, tylko zasługa w tym, tak jak tutaj wypowiadałem się na otwarciu projektanta i wykonawców, że tak ten właśnie ta pływalnia została zrealizowana, że w takim miejscu i taki ładny obiekt powstał. Wiemy, że na razie trwa oblężenie tego obiektu. Mieszkańcy chodzą, korzystają. Od poniedziałku zaczynają szkoły już korzystać również. I wszystkie szkoły tam już sobie dopracowały harmonogram i panią dyrektor zespołu ekonomiczno administracyjnego i z panią kierownik dopracowały godziny, w jakich będą jeździły dzieci z poszczególnych szkół i chodziły dzieci z Kaczor i szkoły podstawowej i z gimnazjum. Myślę, że to też będzie wielka sprawa dla naszych dzieciaków, że mają ofertę, że w ramach wychowania fizycznego jadą na pływanie, uczą się pływać. A to, że może po jakimś czasie wszystkie dzieci będą pływały z naszej gminy, to też będzie wielki sukces. I to właściwie też, chociażby dlatego opłaciło się budować ten obiekt. Jeśli chodzi, bo tutaj każdy pyta nas, jakie to są obciążenia, no obserwujemy i myślę, że na koniec roku już będziemy mogli podać bliżej dane, jakie to będą koszty. Wiadomo, że rozruch to nie jest adekwatne do tego, żeby jakieś tamte wielkości można już było brać pod uwagę, a jak już będzie to już chodziło na co dzień, będziemy mogli wyrobić sobie pojęcie, jaki to będzie koszt utrzymania, ile, jakie będą wpływy. My to przyjęliśmy, tak jak tutaj cały czas mówiłem, w budżecie już na ten rok to właściwie to było pi razy oko, bo skąd można było przyjąć, jak tutaj właśnie, jakie te dochody będą, nie znając jeszcze nawet w ten czas wielkości opłat za korzystanie. Także teraz będziemy widzieli, jak to działa i jak to jest. Także póki co cieszmy się tym, co mamy i chwalmy się, bo opinie zewsząd płyną pozytywne. I następna inwestycja, no, która tutaj troszeczkę nam się przeciągnęła i tutaj pan sołtys z Jeziorek to jest dokładnie zorientowany, o czym rzecz, ale przeciągnęła się, no różne tu przyczyny można szukać, ale chodzi o to tak, że chcieliśmy oddać cały obiekt już w
całość. Związane to było z przełożeniem linii energetycznej i gdybyśmy to sami robili, to byśmy ponosili koszty no, niebagatelne, dosyć wysokie, bo mieliśmy już wyliczone, jaki to byłby koszt. Ale w rozmowie z panem dyrektorem Żakiem była taka, że oni tam planują inwestycje w Jeziorkach i będziemy mogli właściwie bez kosztów mogli mieć tą linię przełożoną. No i czekaliśmy na to przełożenie tej linii energetycznej, która się przedłuża. I teraz są ostatnie informacje, że jednak w tym roku to będzie zrobione. W tym roku to będzie zrobione, to nie ma takiego problemu wielkiego, dlatego że z tych boisk i tak jeszcze nie będzie można korzystać, dlatego że to jest wszystko świeże. A będziemy iść w kierunku, żeby otworzyć obiekt sali, a boiska do użytku będą zgłoszone, jak będzie usunięta linia energetyczna. I to myślę, że ten temat tak będziemy załatwiać i dlatego w najbliższym czasie też nastąpi otwarcie Miejskiego Domu Kultury w Jeziorkach, jak będą wszystkie sprawy do końca załatwione. Myślę, że to tyle na razie, co miałem przekazać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 4 porządku obrad. Proszę Panią Grażynę Miller, dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kaczorach o przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poszczególne szkoły. Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie, Szanowni Goście. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kaczorach w roku szkolnym 2012-2013 zatrudnione było 26 nauczycieli i 90 pracowników obsługi. Uczęszczało do szkoły 152 uczniów, 4 szkół podstawowych, Skarczą, Siłowa, Dziemowa i Morzowa. Szkoła nasza zatrudniała wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną 25 nauczycieli z wyższym wykształceniem, posiadającym po kilka specjalizacji i systematycznie oczywiście doskonalące się. Wszystkie potrzebne i wskazane przez nauczycieli powody doskonalenia były zgodne z kierunkami pracy szkoły i przez szkołę finansowane. Włożyliśmy materialne warunki do realizacji zadań dydaktycznych, doposażaliśmy szkoły, pracownie przedmiotowe, interaktywne środki dydaktyczne, posiadamy już pracownię językową, pracownię komputerową, pracownię chemiczną, stygestowię, bibliotekę z internetowym centrum, informacji multimedialnej, salę audiowizualną, w klasach znajduje się sprzęt multimedialny, tablice interaktywne, projektory, laptopy. Umożliwialiśmy uczniom rozwijanie zdolności naukowych, artystycznych, sportowych poprzez odpowiednią pracę dydaktyczną i organizację zajęć dodatkowych. Uczniowie brali udział w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Około 20 ich było. Odnosili sukcesy w konkursach przedmiotowych, lokalnych, plastycznych, w zawodach sportowych, awansując do kolejnych etapów, otrzymujących również wyróżnienia. W minionym roku szkolnym nasi uczniowie odnieśli szczególne sukcesy sportowe na szczeblu województwa i po raz pierwszy w historii szkoły. Drużyna dziewcząt zdobyła drugie miejsce w mistrzostwach wielkopolskiej w piłce nożnej, a drużyna chłopców zajęła 3 miejsce w 14 wielkopolskich igrzyskach młodzieży szkolnej w Unii Hokeju. Trenerami tych drużyn są pani Monika Wysocka i pan Marek Wytych. W tym roku Szkolny Związek Sportowy uhonorował naszą szkołę i przyznał nam zbiorową oznakę za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej. Pan Marek Wytych otrzymał taką też oznakę indywidualną. Natomiast pani Monika Wysocka otrzymała tytuł lidera sukcesu 2012 w kategorii sportu. Kultywujemy każdego roku tradycje naszej szkoły i regionu. Otworzyliśmy w tym roku nową izbę regionalną. Nasza szkoła, Państwo wiecie, posiada patrona, sztandar i hymn. Zbogaciliśmy w tym roku szkołę, nasz kącik patrona, o bardzo cenne pamiątki o Janu Pawle II. Zostały one przekazane nam przez panią Marię Sychla, niegdyś mieszkankę Kaczor, za co jesteśmy bardzo jej wdzięczni. Zajmuje jej zbiory, osobiste, prywatne zbiory zajmą szczególne miejsce właśnie w naszej szkole, w tablotach, w kąciku patrona. Organizowaliśmy oczywiście uroczystości szkolne, okolicznościowe i państwowe.
Nasza szkoła oferowała działalność pozalekcyjną w ramach organizacji uczniowskich, samorządu uczniowskiego, uczniowskiego klubu sportowego Leśni, szkolnego koła oszczędności, koła towarzystwa przyjaciół dzieci, czy szkolnego koła organizacji turystycznego Łaziki. Także podnie zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania turystyczne, geograficzne, fizyczne, chemiczne w ramach szkolnych i naukowych, informatyczne, wokalne, wędkarskie, sportowe, czy usprawniające i rekreacyjne, czy termicze i plastyczne. Także w ramach zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego. Także zajęć wyrównawczych, przedmiotowych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zajęć z uczniem zdolnym w zakresie przygotowania do konkursów, do olimpiad, czy zajęć wychowawczo-profilaktycznych o charakterze socjoterapeutycznym. W ubiegłym roku szkolnym nazywał się program autorski, projekty edukacyjne, a także projekty unijne. I tak zakończyliśmy projekt realizacji projektu Ateneum Uczniowska, w ramach której uczniowie doskonalili swoją wiedzę i umiejętności w szkołach naukowych z zakresu chemii i fizyki. Rozpoczęliśmy projekt Przedsiębiorczość drogą do nauki, kreatywności i pracy zespołowej. Ten projekt jeszcze trwa, zakończymy go w grudniu. I nowoczesna edukacja w subregionie bliskim. Tutaj dotyczyła ona również szkolenia nauczycieli w zakresie technik wykorzystywania pracy praktycznej, technik multimedialnych. Uczniowie w ramach tych projektów zdobywają nową wiedzę i umiejętności, tak samo nauczyciele, ale też nie tylko, ponieważ szkoła również wzbogaca się o sprzęt. Dostaliśmy w ramach tych projektów unijnych dwie tablice interaktywne, laptopy, tablety dla uczniów i projektory. Każdego roku współdziałamy, także i w ubiegłym, współdziałaliśmy ze szkołami wyższymi, z Politechniką Poznańską, z UAM-em. Nasi uczniowie biorą udział w festiwalu nauki, organizowaliśmy wyjazdy, kina, teatr, organizujemy corocznie zajęcia edukacyjne, terenowe, wycieczki szkolne, spotkania z ciekawymi ludźmi, bardzo dużo jest różnych dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Stwarzaliśmy również warunki do działań prozdrowotnych, w zakresie szeroko oczywiście rozwijanej profilaktyki, zapewnialiśmy uczniom pomoc psychologiczną, pedagogiczną, pomoc w trudnej sytuacji losowej, materialnej, organizowaliśmy zbiórkę żywności, współpracowaliśmy z Bielskim Bankiem Żywności, dofinansowaliśmy wycieczki szkolne ze środków Towarzystwa Przyjaciół Dzieci we współpracy z KOPS-em, a także z Radą Rodziców. Od wielu lat współpracujemy z warsztatami terapii zajęciowej w chwilę, organizując wspólne rozrywki, spotkania na terenie naszej szkoły, a od ubiegłego roku również rozpoczęliśmy współpracę z Domem Dziecka w Studzieńcu. Współpracowaliśmy również z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych, które na terenie naszej szkoły są organizowane. W ciągu całego roku szkolnego nasza szkoła współpracuje z środowiskiem lokalnym, organizacjami i instytucjami lokalnymi, które wspierają pracę naszej szkoły. Między innymi Gminny Ośrodek Kultury, Szkoły Podstawowe Skarcza Siłowa Marzyna Dziemowa, z Biblioteka Gminna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Komisja do Spraw Rozpoznawania Problemów Alkoholowych, Dział Promocji Urzędu Gminy, Kaczorna Leśnictwo Kaczorny, Ochotnicza Straż Pożarna, Dom Spółdzielczy, Kaczorna Posterunek Policji, Kaczorna Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Chwilę Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Chwilę Centrum Pomocy Rodzinie, Chwilę Centrum Edukacji Zawodowej, Chwilę Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Młodzieży i jak trzeba postulatami sądowymi, czy Sądem Wydawowym Wydział Rodziny Młodzieży. Oczywiście bardzo dziękuję wszystkich naszych nauczycieli za współpracę i wsparcie w naszych działaniach. Jeśli chodzi o egzaminy gimnazjalne, wystawię oczywiście wszyscy uczniowie gimnazjum, trzecich klas oczywiście, czyli 87 uczniów. Egzamin składa się z trzech części. Część humanistyczna, matematyczna, przyrodnicza, część językowa. Każda z tych części składa się z dwóch zakresów. Czyli tak naprawdę uczniowie piszą sześć testów. Piszą przez trzy kolejne dni. Wyniki otrzymują tydzień przed końcem roku szkolnego. Spośród 9 gmin miast powiatu bliskiego w tym roku, w ubiegłym roku szkolnym, najlepsze wyniki nasza szkoła osiągnęła i zajęła trzecie miejsce z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz historii i wiedzy o społeczeństwie. Ponieważ same wyniki procentowe nie pokazują, jak szkoła wypadła na egzaminie na tle innych szkół w województwie, dlatego prowadzono 9-stopniową skalę stalinową i ona właśnie odpowiada na pytanie, jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia lub szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację.
Jeśli chodzi o tę skalę Stalinową od 1 do 9, nasza szkoła osiągnęła większość 4 i 5, co jest dobrym i porównywalnym wynikiem, jaki szkoła osiągnęła do tej pory. Nasi uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych. Z naszych danych aktualnych wynika, że głównie w ubiegłym roku zdecydowali się, w zasadzie w tym już roku, na technikę 47 uczniów, Liceum Ogólnokształcące 29 i Szkoły Zawodowe 11. Wszystkie wydarzenia z życia naszej szkoły zamieszczamy na naszej stronie internetowej, do której wszystkich zainteresowanych zapraszam. Także publikujemy informacje w lokalnych gazetach. Jakie mamy plany na ten rok? Oczywiście stałe doposażanie do celu przedmiotowych sprzętów multimedialnych w naszym ciągu. Zakup kolejnej partii szopek, udanie nas skrytkowych, w przyszłości myślę na wiążące. Bardzo dziękuję wszystkim za współpracę w Radzie Gminy Wójtowi i przedstawicielom wszystkich instytucji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania lub uwagi pozostawione informacji? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Proszę Panią Janę Kulecz-Jednowicką, projektanta planu, o przedstawienie informacji na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sikaczowie, południowo zarodnej części ulicy Kłodzieckiej. Trzy plany. To są małe plany o powierzchni do 1 hektara, które były przedmiotem ostatniego opracowania. Pierwszym planem jest plan w rejonie ulicy Chodzieckiej. To są to grunty rolne, które w ostatnim planie obowiązującym przeznaczone były jako jedna działka na cele zabudowy mieszkaniowej. Właściciel nieruchomości wystąpił z wnioskiem do wójta gminy Kaczory z prośbą o dokonanie podziału na 3 działki budowlane. W trakcie opracowania planu były pewne problemy ze zjazdem z drogi powiatowej, natomiast te sprawy zostały w trakcie całej procedury planistycznej rozważone i zaopiniowane, uzgodnione pozytywnie. Cóż plan w ogóle przewiduje? Przewidujemy podział tego terenu na 3 działki mieszkaniowo-usługowe, czyli jest wprowadzona jak gdyby nowa funkcja usługowa. To są duże działki w granicach od 1300 do 1500 metrów kwadratowych, z tym, że jedna działka w trakcie opracowania planu została już wydzielona jako działka zabudowana. Realizacja tego założenia, tego planu, czyli podział na 3 działki i cała procedura urbanistyczna została wykonana zgodnie z ustawą i realizacja tego planu nie pociągnie żadnych kosztów w zakresie infrastruktury technicznej, ponieważ jest dostęp do drogi publicznej, jest istniejące uzbrojenie, wobec tego inwestor będzie zobowiązany do wykonania wszystkich przyłączy i uzbrojenia tych działek we własnym zakresie. Natomiast wykonanie tego planu przyniesie gminie dochody rzędu 50 tysięcy złotych w ciągu 10 lat. Takie są wyliczenia, prognozy ekonomiczne. Ponieważ mieszkaniówka nie generuje dochodu podatkowego dla gminy, w związku z tym ten plan przyniesie dochody w zakresie podatków od nieruchomości. Drugim terenem, do którego żeśmy przystąpili do opracowania, to jest teren po przetwórni owoców i warzyw położony wzdłuż ulicy Pińskiej. Lokalizacja jest kapitalna, bardzo dobra. Przepraszam. Jest to teren o powierzchni 0,9 hektara, czyli niecały hektar. Jak wszyscy na pewno znają ten teren doskonale, były tam obiekty produkcyjne i obiekty magazynowe. Część z tych obiektów została, ale w momencie, kiedy inwestor występował, poprzedni właściciel, o
zmiany planu. Chodziło głównie o to, że poprzedni plan, który jeszcze obowiązuje do momentu uchwalenia dzisiejszego, po prostu ten teren przeznaczał pod funkcję tylko i wyłącznie przemysłowo, składową, magazynową. Natomiast wniosek inwestora był taki, żeby funkcję już istniejącą wzbogacić o funkcję usługową, czego nie było. W związku z tym plan tak właściwie polegał między innymi na tym, że należało jeszcze właściwie dopisać funkcję usługową, natomiast cała procedura planistyczna musiała być przeprowadzona. I mogę może powiedzieć Państwu, jakie były problemy z wojewódzkim inspektorem sanitarnym. Wysłaliśmy projekt zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym do wojewódzkiego inspektora sanitarnego w Poznaniu, który stwierdził, że w centrum wsi nie powinno być terenów przemysłowych. Natomiast ten przemysł, który tu istniał, on istnieje od zarania, prawda? I po prostu nie można tak w pewnej chwili wyeliminować to, co już jest istniejące. Po prostu nie przeanalizowano historii tego terenu i tej funkcji, która była przepisana do tego jednego hektara. I stąd były takie uwagi. Także w dokumentacji planistycznej te uwagi się znajdą, bo wojewódzki inspektor sanitarny takie uwagi złożył. Natomiast powiatowy inspektor sanitarny nie miał w ogóle żadnych zastrzeżeń, zaopiniował projekt pozytywnie i po prostu projekt został następnie uzupełniony i został wyłożony do publicznego planu. W trakcie wyłożenia projektu również nie było żadnych zastrzeżeń. I teraz reasumując, realizacja tej funkcji, którą żeśmy przypisali oprócz funkcji produkcyjnej, która jest, nie pociągnie dla gminy żadnych kosztów. To jest grunt prywatny, jest teren infrastruktury wzdłuż drogi i po prostu inwestor prywatny we własnym zakresie musi doprowadzić wszystkie przyłącza czy budowę elementów infrastruktury technicznej, takich jak stacje trafo, ewentualnie własne drogi, to po prostu we własnym zakresie. Natomiast, ponieważ to jest teren produkcyjno-usługowy, to są inne stawki, jeśli chodzi o podatek od nieruchomości, gmina po prostu według wyliczeń osiągnie dochód z tytułu podatku od nieruchomości w granicach 200 tysięcy złotych, tak? To jest prognoza, tak? Prognozujemy. Jakie będą skutki, to też trudno jest w ogóle powiedzieć, bo jeśli zmieni się podatek od nieruchomości, no to może być inaczej. Także gminy w zasadzie ten grunt, na którym opracowany jest plan, gmina po prostu poniesie dochód, nie poniesie żadnych kosztów w zakresie infrastruktury technicznej. Trzecim terenem, który żeśmy właśnie opracowali, to jest teren położony w rejonie obrębie wsi Śmiłowo, w sąsiedztwie osiedla leśnego. Jest to teren o powierzchni 0,9 hektara, czyli też taki mały. I uważam, że tutaj właśnie gmina dobrze celuje, bo bierze pod uwagę grunty prywatne i zaspokaja potrzeby swoich mieszkańców w zakresie ich potrzeb. I ten teren, który żeśmy wyznaczyli, podzieliliśmy na 7 działek budowlanych. I te działki są w granicach 1500, 1200, no są trochę zróżnicowane. Wyznaczenie tych 7 działek umożliwi właścicielowi po prostu polepszenie warunków mieszkaniowych dla potencjalnych nabywców. I w tym wypadku gmina również nie poniesie kosztów wysokich, ale tutaj będą pewne koszty, dlatego że w północnej części tego terenu wzdłuż wydzielonych działek wyznaczyliśmy drogę wewnętrzną, w której przebiega już kolektor sanitarny, czyli kanalizacji sanitarnej nie trzeba budować, bo on prowadzi właśnie wzdłuż tego terenu. Natomiast trzeba prowadzić sieć wodociągową, której koszt wynosi szacunkowy no, 15-20 tysięcy złotych. Czyli w zasadzie koszt budowy tej infrastruktury, bo gmina we własnej w drodze przeprowadzi właśnie sieć wodociągową, będzie tyle kosztowa. Natomiast dochody z tytułu podatku od nieruchomości, to jest tylko mieszkaniówka, również nie generuje wielkiego dochodu.
wyniosą w granicach 70 tysięcy złotych. Czyli w zasadzie gmina tutaj ma plus, czyli osiągnie jakieś dochody, prawda? Nie są to ogromne, ale są z tego tytułu, że przeznaczy ten teren rolny, to na pewno Państwo wiecie, on jest taką skarbą, no taki skarb, jeden teren postawiony i położony. I już część tego osiedla jest zrealizowana, czyli się uzupełni całe osiedle i to będzie zamknięcie. Także gmina tu nie poniesie kosztów, tylko właśnie będzie miała też dochody. No i cóż jeszcze, to chyba wszystko. Aha, plany zostały zaopiniowane, uzgodnione, bo to jest cała procedura, dosyć długa, opiniowane Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, następnie uzgadniane ze wszystkimi organami, które są wskazane w ustawie o planowaniu przestrzennym. I nie ma żadnych problemów, plany można uchwalać. To tyle, dziękuję. Czy są jakieś pytania? Dziękuję bardzo za wyczerpujące przedstawienie informacji. Dziękuję. Zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium. Proszę pana Ryszarda Czeraka o odczytanie projektu uchwały w sprawie zgodności miejscowego planu do wysokości przestrzennej wsi Kaczorej w Gminie Warza Podniczyńczy. Uchwała nr 24, łamane 169, łamane 213. Rada Gminy Kaczory z dnia 18 października 2013 roku w sprawie zgodności projektu miejscowego planu dla gospodarowania przestrzennego wsi Kaczory południowo-zachodnia część ulicy Chodziewskiej. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami uchwala się, co następuje. Tutaj muszę powiedzieć, że pani architekt szczegółowo przedstawiła plan zagospodarowania przestrzennego, jak również na komisjach było również przedstawiane, także radni szczegółowo są zapoznani z tym planem, a inwestor i tak będzie musiał się zapoznać z przepisami. Paragraf pierwszy. Stwierdza się, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory południowo-zachodnia część ulicy Chodziewskiej nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory uchwalonego uchwałą nr 9/41/99 Rada Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 1999 roku. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I tu mamy uzasadnienie do uchwały. Numer 24/169/213 Rady Gminy Kaczory z dnia 18 października 2013 roku. W sprawie zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory południowo-zachodnia część ulicy Chodziewskiej. Rada Gminy Kaczory w dniu 27 sierpnia 2010 roku podjęła uchwałę nr 32/193/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory południowo-zachodnia część ulicy Chodziewskiej. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinno być poprzedzone stwierdzeniem, że projekt planu miejscowego nie narusza ustaleń studium. Powyższe wyniki z treści przepisu artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W doktrynie przyjmuje się, że stwierdzenie zgodności projektu
projektu planu ze studium powinno nastąpić w formie odrębnej uchwały. Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pod redakcją Z. Niewiadomskiego, Warszawa 2004, strona 189. Redakcja przypisu artykuł 20 ustęp 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje na zasadność podjęcia odrębnej uchwały Rady Gminy w kwestii zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory, południowo-zachodnia część ulicy Chodzieckiej, z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory uchwalonym uchwałą nr 9/41/99 Rada Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 1999 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania uwagi przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z powyższym proszę o przegłosowanie, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory południowa zachodnia część ulicy Chodzieckiej jest zgodny z ustaleniami studiów. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem wyżej gminy uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że wyżej gminy uchwała została podjęta jednogłośnie. Zgodnie z ustaleniami dokonanymi na posiedzeniach komisji proponuję w paragrafie 10 przedmiotowej uchwały wpisać stawkę służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla wszystkich terenów objętych planem w wysokości 30%. Czy są inne propozycje? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem stawki 30% określonej w paragrafie 10? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciwny? Nie widzę, czy wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła stawkę 30% wzrostu wartości nieruchomości dla wszystkich terenów wyznaczonych planem. Proszę Panią Aleksandrę Wilkę o odczytanie projektu uchwały w tej sprawie. Uchwała nr 24/672/2013 Rady Gminy Kaczory z dnia 18 października 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory południowo-zachodnia część ulicy Chodzieckiej. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i w związku z uchwałą nr 32/193/2010 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory południowo-zachodnia część ulicy Chodzieckiej po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory południowo-zachodnia część ulicy Chodzieckiej, zwany dalej planem. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:500, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. Załącznikami do niniejszej uchwały są rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnych z przepisami o finansach publicznych, załącznik nr 2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, załącznik nr 3. Granice obszaru objęte planem określone na rysunku planu. Tu następują wszystkie szczegółowe uzasadnienia, które pani urbanista nam przedstawiła i pozwolę to odczytać paragraf ostatni. Paragraf 11. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się wójtowi gminy Kaczory i paragraf 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. I rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory południowo-zachodnia część ulicy Chodzieckiej, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych. W
zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy Kaczory w oparciu o obowiązujące przepisy w tym ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawę z dnia 6 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków, ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku prawo energetyczne, prognozę skutków finansowych, uchwalenia przedmiotowego planu oraz oparcie o ustalenia planu rozstrzyga się, co następuje. Paragraf pierwszy. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sieć wodociągowa w mniejszym planie nie obciążają budżetu gminy i nie stanowią zadań własnych gminy zgodnie z artykułem 7 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy. Paragraf drugi. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sieć kanalizacyjna w mniejszym planie nie obciążają budżetu gminy i nie stanowią zadań własnych gminy zgodnie z artykułem 7 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o samorządzie gminnym. Paragraf trzeci. Na terenie objętym planem lub w bezpośrednim sąsiedztwie istnieją urządzenia energetyczne, jeżeli wzrośnie zapotrzebowanie na energię, wykonanie stacji transformatorowej lub przyłącza energetycznego leży w gestii dysponenta sieci i inwestora zgodnie z artykułem 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku prawo energetyczne. Paragraf 4. Zapewnienie obsługi komunikacyjnej należy do zadań inwestora. Dojazd do terenu objętego planem jest obecnie zapewniony z istniejącej drogi publicznej. Wewnętrzny układ dróg ma pozostać prywatny i nie obciąża budżetu gminy. Paragraf 5. Uchwalenie planu nie wywołuje kosztów związanych z wypłaceniem odszkodowania na skutek zmniejszenia wartości nieruchomości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem wyżej wymienionej uchwały, proszę o podniesie rękę. Dziękuję. Kto przeciwny? Nie widzę. Kto jest wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że wyżej wymienioną uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 6. Porządku obrad. Myślę, pani Helena Nowicka powiedziała już wszystko na temat dostępnego, że to się pani chciała dopowiedzieć na temat terenu przy wspólnym w Kaczorach? Myślę, że nie, że jest wszystko dopowiedziane do końca, że, tak? Czyli punkt 6 porządku obrad. Pan listowy ze sprawy przestrzennego się Kaczory dają terenu po przetwórni owoców i warzyw. Zgodnie z artykułem 21 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu w sprawie przestrzennym dla dyrektorów uchwala pan listowy po stwierdzeniu jego zgodności z ustawieniami studiów. Proszę pana Ryszarda Grzelaka o czytanie projektu uchwały w tej sprawie. Uchwała nr 24, łamane 171, łamane 2013 Rady Gminy Kaczorów dnia 18 października 2013 roku. W sprawie nienaruszenia ustaleń z klubem w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory, teren po przetwórni owoców i warzyw. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dziennik Urzędowy 2019 roku, pozycja 647, ze zmianami, uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Stwierdza się, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory, teren po przetwórni owoców i warzyw, nie narusza ustaleń studiów, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory uchwalonego uchwałą. Numer 9 łamane 41 łamane 99 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 1999 roku. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I tu jest uzasadnienie, tak jak poprzednio czytałem, że uchwała nie narusza studium uwarunkowań. Dziękuję bardzo. Są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały?
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wyżej mnie uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto przeciwny? Nie widzę, kto wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że wyżej mnie uchwała została podjęta jednogłośnie. Zgodnie z ustaleniami dokonanymi na posiedzeniach komisji proponuję w paragrafie 12 przedmiotowej uchwały wpisać stawkę służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla wszystkich terenów objętych planem w wysokości 30%. Czy są inne propozycje? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem stawki 30% określonej w paragrafie 12? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła stawkę 30% od wzrostu wartości nieruchomości dla wszystkich terenów wyznaczonych w planie. Proszę Panią Aleksandrę Wilk o czytanie projektu uchwały przez Radę. Uchwała nr 24 łamane przez 172/2013 Rady Gminy Kaczory z dnia 18 października 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory teren po przetwórni owoców i warzyw. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 27 marca 2000 roku o planowaniu zagospodarowania przestrzennym Rada Gminy Kaczory uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Po stwierdzeniu, że poniższe ustalenia nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaczory zatwierdzonego uchwałą nr 9/41/99 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 1999 roku uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory obejmujący obszar po przetwórni owoców i warzyw zwany dalej planem. Granicami obszaru objętego planem są granice działki numer ewidencyjnej 122/64 oznaczone graficznie na rysunku planu w skali 1:500. Integralną częścią uchwały są rysunek planu, o którym mowa w ustępie drugim, zwany dalej rysunkiem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały, rozstrzygnięcie Rady Gminy o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. I przepisy końcowe. Paragraf 13. Zgodnie z artykułem 34 ust. 1 z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia uchwały nr 16/93/2008 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory. Paragraf 14. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się wójtowi gminy Kaczory. Paragraf 15. Uchwała obowiązuje po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. I tak samo jak w poprzedniej uchwale jest również rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zadań w planie miejscowym i paragrafy się nie zmieniają, jedynie paragraf 4 mówi o tym, że zapewnienie obsługi komunikacyjnej należy do zadań własnych gminy. Dojazd do terenu objętego planem jest obecnie zapewniony z istniejącej drogi gminnej klasy zbiorczej sąsiadującej bezpośrednio z terenem inwestycyjnym, jest to ulica Pińska. A reszta paragrafów jest identycznie takie same jak w poprzedniej uchwale. Nie będę tego drugi raz czytać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania o uwagi przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Przystąpiłem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem wyżej wymienionej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę, czy wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że wyżej wymieniona uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do punktu 7 punktu obrad. Uchwalenie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Śniowo, rejon osiedla Leśnego.
Uchwała numer, przepraszam, zgodnie z artykułem 21 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studiów. Odczytam projekt uchwały w tej sprawie. Uchwała numer 24 przez 173 przez 2013 Rady Gminy Kaczory z dnia 18 października 2013 roku w sprawie nienaruszania ustaleń studiów w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo, rejon osiedla Leśnego. Na podstawie artykułu 21 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu zagospodarowania przestrzennego, dziennik ustaw z 2013 roku, pozycja 347 ze zmianami, uchwala się, co następuje. Stwierdza się, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo, rejon osiedla Leśnego nie narusza ustaleń studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory uchwalonego uchwałą nr 949 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 1999 roku. Paragraf drugi. Uchwała polityczna z dniem podjęcia. Czy są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem wyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto jest wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że wyżej uchwała została podjęta jednogłośnie. Zgodnie z ustaleniami dokonanymi na posiedzeniach komisji proponuję w paragrafie 9 przedmiotowej uchwały wpadłym stawkę służącą naliczeniu opłaty o wzrostu wartości nieruchomości dla wszystkich terenów objętych planem w wysokości 30%. Czy są jakieś inne propozycje? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem stawki 30% określonej w paragrafie 9? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła stawkę 30% wzrostu wartości nieruchomości dla wszystkich terenów wyznaczonych w planie. Proszę Panią Aleksandrę Winkę o przedstawienie projektu uchwały w tej sprawie. Uchwała nr 24 łamane przez 154/2013 Rady Gminy Kaczory z dnia 18 października 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo, rejon osiedla Leśnego. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i w związku z uchwałą nr 32 przez 194/2010 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo, Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje. Przepisy ogólne. Paragraf pierwszy. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo, rejon osiedla leśnego zwany dalej planem. Integralną częścią planu jest rysunek planu skali 1 do 500, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. Załącznikami do niniejszej uchwały są ponadto rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zapisanych w planie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Załącznik nr 2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, załącznik nr 3 i przepisy ogólne, końcowe. Paragraf 10. Wykonanie mniejszej uchwały powierza się wójtowi gminy Kaczory i paragraf 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa wielkopolskiego. I rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo, rejon osiedla leśnego, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych. W obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo, rejon osiedla leśnego, wystąpiły zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, budowa sieci wodociągowych. W nawiązaniu do artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2000
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rada Gminy Karczory stwierdza, że inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, mogą być finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania lub uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęcie wyżej miną uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękujemy. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto jest wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że wyżej miną uchwała podjęta jednogłośnie. Pan burmistrz, tak, proszę o co. Właściwie to Państwo zauważyliście i radni i wszyscy, że właściwie na każdej sesji kilka takich planów podejmujemy uchwały. To jest konsekwencja tego, że to jest realizacja tych uchwał, które przyjęliśmy już wcześniej, nawet niektóre to kilka lat wcześniej. No i trwała cały czas praca nad tymi planami przestrzennego zagospodarowania, nad zmianami. Ta praca właśnie to różnie przebiega. Nieraz właśnie taki plan to idzie bardzo szybko, ale najkrótszy okres to jest około jednego roku, żeby uchwalić plan, a gdziekolwiek jakieś tam są zatkania w uzgodnieniach, to wydłuża się ten okres uchwalania planu. I stąd właśnie takie poślizgi nieraz mamy. To jest praca bardzo chłodna, długa, no i naprawdę no, trochę trwa. I dlaczego zabieram głos? Bo zostało nam jeszcze tych starych planów do załatwienia 3 i myślę, że być może już uda nam się na ostatniej sesji, na następnej sesji uchwalić te plany jeszcze też i byśmy mieli temat wyczyszczony. Ale właśnie jest takie trochę, że naciskają mnie mieszkańcy gminy i są wnioski złożone już następne. I takich wniosków następnych jest 9. Bo sprawdzałem właśnie teraz tu po ostatniej interwencji, zaraz powiem, bo tu jest akurat obecny, pan jeden i chodzi o to, że chcę być konsekwentny, dlatego że wszystkim odpowiadaliśmy, że przystąpienie do zmiany w planie przestrzennym zagospodarowania nastąpi po uchwaleniu tych plan, które uchwały już zostały wywołane. I dlatego właśnie ta konsekwencja polega na tym, że chcemy doprowadzić do tego, że wszystkie plany będą uchwalone. W ten czas przejrzymy jeszcze raz te wszystkie wnioski, które zostały złożone. I być może również już ten czas na następnej sesji z wnioskami, jak uchwalimy ten, wyjdziemy z wnioskami nowymi. Bo co to znaczy, że tyle wniosków wpływa? No, to znaczy, że nasi mieszkańcy są aktywni, gospodarni i cały czas coś chcą robić. I dlatego chodzi o to, żeby wyjść naprzeciw i tylko pomagać, bo przyklasnąć należy, że taki bunt tutaj u nas jest, że taki ruch jest, że nie ma marazmu. Ale trudno by było właśnie podejmować co nowe, co chwila nowe plany przyjmować do uchwalenia, nie załatwiając jeszcze starych. I dlatego tutaj chodzi o uporządkowanie, żeby ta praca też na stanowisku, które pełni pani Kasia Sawczak, żeby też właśnie mogło to spokojnie przebiegać. Stąd właśnie tutaj pani, siedzi tutaj pani Helena Nowicka i wie, jak to jest przygotowaniami, no przecież pracuję już od wielu, wielu lat i to uchwalanie tych planów wydłuża się z roku na rok, coraz dłuższe to jest. I stąd naprawdę ta praca jest ciężka. I dlatego panie Leonie nie mogłem dzisiaj tej uchwały wywołać, bo zrobiłbym wyjątek. I dlatego nie mogę robić wyjątku, bo wszyscy otrzymali taką samą odpowiedź, że po uchwaleniu starych planów przystąpimy do uchwalania nowych. I dlatego również, bo widzę, że pan przyszedł pewnie zainteresowany, między innymi pewnie tą sprawą, dlatego chciałem wyjaśnić, że te sprawy nowych wniosków, które są złożone, będziemy rozpatrywać być może już na następnej sesji, jeśli uda nam się te plany pozostałe 3, już prawie, że są pozgadniane, jeśli uda się nam też jeszcze podjąć uchwałę. Dlatego
mówię o tym, bo to ludzi naprawdę interesuje, chcą wiedzieć. Będziemy musieli przejrzeć te wszystkie wnioski, bo niektóre być może będziemy mogli połączyć, a niektóre jeszcze rozszerzyć, dlatego że tam i zainteresowania z tego, co wiemy, przy niektórych złożonych wnioskach jeszcze i innych były, tak, sąsiadów na przykład, czy kogokolwiek, a więc jednym planem byśmy załatwiali w ten czas może kilka osób. Bo oprócz tego my wiemy, że przyjęliśmy uchwałę o przystąpieniu do studium. I to będzie praca bardzo, bardzo ważna, no ale nie możemy czekać właśnie do uchwalenia studium, bo to potrwa około 2-3 lat i dopiero w ten czas, żeby uchwalać na podstawie nowego studium uchwały i dopiero trzeba tutaj będzie przystąpić do realizacji tych wniosków już teraz, żeby można było wyjść naprzeciw właśnie tym ludziom, którzy oczekują od nas też takich potrzebniejszych. Także tutaj tyle miałem do wyjaśnienia i radni, żeby byli, bo jak będą pytać mieszkańcy, żebyśmy wiedzieli, jak odpowiadać. I tutaj są tysi i wszyscy, żeby o tym też wiedzieli. Także tyle miałem tutaj do zadania. Czy ja mogę na chwilę? Czy chyba co? Zmiana ustawy prawo budowlane i prawo o zagospodarowaniu przestrzennym, w którym gmina przed uchwaleniem planu nie uchwali planu, jeżeli nie będzie miała środków finansowych na wykonanie infrastruktury technicznej. Wiecie Państwo, co to znaczy? Czyli takiego planu jak dzisiaj, że nie ma zagwarantowanych środków w budżecie, nie będzie można uchwalić. To są w tej chwili tezy, które przejdą bądź nie przejdą. Jak to będzie dalej wyglądało. Ponadto etap opracowania planu się po prostu rozszerzy o scalenie i podział gruntów. Czyli przed uchwaleniem planu musimy przeanalizować zasady, czy te działki są małe, czy trzeba je scalić, czy podzielić. I tu będzie wchodził jeszcze inny dodatkowy wykonawca, czyli geodeta. Czyli z tego wynika, że rzeczywiście cały proces planistyczny po prostu się zmieni, dlatego że do tej pory podział i scalenie gruntów wchodziło w grę dopiero później, to znaczy już wcześniej mógł to załatwiać. To są te tezy, na czym to się skończy, to też nie wiadomo, ale takie właśnie są zmiany już zapowiadane. I chodzi o to, żeby jednak gmina brała pod uwagę finansowanie tych inwestycji. My dzisiaj opracowujemy prognozę. Na dzisiaj. To jest prognoza, że tyle będzie kosztowało uzbrojenie tego terenu. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Gminy Kaczory uchwala co następuje. Paragraf 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową gminy Kaczory na lata 2013-2026 uchwalone uchwałą nr 19/127/2012 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 grudnia 2012 roku zmienioną uchwałą nr 20/134/2013 Rady Gminy Kaczory z dnia 22 marca 2018 roku uchwałą nr 21/150/2013 Rady Gminy Kaczory z dnia 17 maja 2013 roku uchwałą nr 22/157/2013 Rady Gminy Kaczory z dnia 10 czerwca 2013 roku oraz uchwałą nr 23/165/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku obejmującą ustęp 1. Dochody i wydatki bieżące. Dochody i wydatki majątkowe. Wynik budżetu. Przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu. Przychody i rozchody budżetu. Kwotę długu oraz
sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. A załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Ustęp 2. Zmienia się wieloletnie przedsięwzięcie finansowe uchwalone w wyżej wymienionej uchwale zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kaczory. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są pytania lub uwagi do podstawy tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Postępca radny jest za podjęciem wyżej uchwały. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto jest trzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że wyżej uchwała została podjęta jednogłośnie. Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku obrad, rozgłaszam dzisiejszego porządku. Proszę panią Agnieszkę Grabarską, skarbnika gminy, o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok. Przedstawiam projekt uchwały nr 24/176/2013 Rady Gminy Kaczory dnia 18 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Kaczory uchwala następuje. Paragraf 1. W budżecie Gminy Kaczory na 2013 rok uchwalony uchwałą nr 19/128/2012 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Kaczory na 2013 rok o kwotę 3894 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do mniejszej uchwały. Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi 23 840 670 zł i 42 grosze. Z tego dochody bieżące w kwocie 21 903 421 zł i 42 grosze. Dochody majątkowe w kwocie 1 937 250 zł. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do mniejszej uchwały. Punkt 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Kaczory na 2013 rok o kwotę 3894 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do mniejszej uchwały. Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi 28 113 374 zł i 42 grosze. Z tego wydatki bieżące w wysokości 19 432 490 zł i 42 grosze. Wydatki majątkowe w wysokości 8 680 884 zł. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2013 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do mniejszej uchwały. Punkt 3. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2013 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do mniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kaczory. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Są pytania lub uwagi przedstawionego projektu uchwały? Dziękuję. Jeżeli nie ma pytań, proszę o przegłosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem wyżej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę jednogłośnie. Przystępujemy do punktu 9 porządku obrad. Proszę panią Agnieszkę Grabarską, skarbnika gminy o przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kaczory, informacji o szacowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2013 roku. Pani skarbnik bardzo precyzyjnie i dokładnie przedstawiała na komisjach. Dziękuję.
najważniejsze kwoty największe przedstawić. Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku. Budżet gminy na 2013 rok został uchwalony w grudniu 2012 roku. W pierwszej połowie był on po połowie roku był zmieniany sześciokrotnie. Najczęstsze zmiany były związane z otrzymanymi dotacjami. W ciągu pierwszego półrocza zwiększono dochody o kwotę 526 032 42 grosze, a wydatki o kwotę ponad 1 297 000 zł. Dochody zostały, plan dochodów został zrealizowany o 50,40%, a wydatki teraz zostały zrealizowane prawie w 46% do zakładanego planu. W pierwszym półroczu gmina otrzymała transzę kredytu długoterminowego zaciągniętego na realizację inwestycji pod nazwą budowa wytrychowani w Kaczorach w kwocie 1 428 587 zł. Spłacono raty kredytu w kwocie 434 600 zł i stan zadłużenia na koniec pierwszego półrocza wynosi ponad 6 000 000 zł, co stanowi 25,72% planowanych dochodów. Jeśli chodzi o stronę dochodową, największą część stanowią podatki. Stanowią one wśród strukturze zrealizowanych dochodów. Ich udział wynosi 42,06%. Najwyższe wpływy, jakie gmina uzyskała w pierwszym półroczu, są to wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, ponad 2 181 000. Podatek od środków transportowych prawie 250 000 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ponad 1 892 000 zł i udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ponad 182 000 zł. Wykonanie podatków lokalnych praktycznie w każdym punkcie stanowi ponad 50% zakładanego planu. Także jest ono w porównaniu do ubiegłego roku, są wpływy podatkowe są zdecydowanie wyższe i w pierwszym półroczu 2013 uzyskaliśmy ponad 250 000 więcej dochodów podatkowych niż w roku ubiegłym. Poza dochodami podatkami mamy jeszcze dochody majątkowe i uzyskano wpływy w wysokości 414 080 złotych, w tym ponad 67 000 wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, czyli sprzedaż działek budowlanych i gruntów, gdzie tutaj znaczna sprzedaż nastąpiła w drugim półroczu, szczególnie w miesiącach letnich. Otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego kwotę 80 000 złotych na realizację zadań w ramach konkursu i Wielkopolska Wieś. W pierwszym półroczu została zawarta również umowa z Nadleśnictwem Kaczory w sprawie wspólnej realizacji inwestycji i zawarto umowę w sprawie dofinansowania w wysokości 200 000 zł. Z Ministerstwa Sportu i Turystyki uzyskano dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego budowa tutaj budowali w Kaczorach w pierwszym półroczu 267 000 złotych, pozostała część w drugim półroczu. 12,29% dochodów stanowią dotacje otrzymywane głównie, gmina Kaczory otrzymuje dotacje na zadania związane z realizacją z pomocą społeczną. Także te dotacje stanowią największą kwotę. Poza pomocą społeczną otrzymujemy również dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Z powiatu pilskiego otrzymano dotację w kwocie 2000 zł na realizację zadania imprezy kulturalnej pod nazwą 30 Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych. Subwencja oświatowa i subwencja wyrównawcza stanowi ponad 35% do wykonanych dochodów ogółem.
subwencję gmina otrzymuje terminowo i zgodnie z zakładanym planem. Jeśli chodzi o wydatki, wydatki zostały zrealizowane w prawie 46% do zakładanego planu. I tutaj w poszczególnych działach wydatki kształtowały się w sposób następujący. Dział rolnictwo i łowiectwo wydano ponad 289 tysięcy złotych. W tym główną część stanowi zwrot podatku akcyzowego ponad 280 tysięcy złotych. Dział transport i łączność. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości ponad 280 tysięcy złotych. Gospodarka mieszkaniowa ponad 332 tysiące złotych. Są to wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych i z przeprowadzaniem bieżących remontów oraz koszty utrzymania. Dział administracja publiczna przy planie 2 383 600 zł wydano ponad 1 234 000 zł i są to wszelkie koszty związane z działalnością administracji, czyli urzędu gminy, rada gminy, promocja i pozostała działalność. Obsługa długu na spłatę odsetek wydano w pierwszym półroczu ponad 155 tysięcy złotych przy planie 500 tysięcy na rok. Oświata i wychowanie, znaczna kwota na budżecie gminy ponad 5 272 tysiące złotych w pierwszym półroczu. Poza wydatkami bieżącymi w tym dziale mieszczą się również dotacje. Dotacja celowa dla gminy Piła na pokrycie kosztów uczęszczania mieszkańców z gminy Kaczory do przedszkoli, dzieci z gminy Kaczory do przedszkoli prowadzonych, do przedszkoli niepublicznych prowadzonych w Wile. Przekazano również 8 tysięcy dla powiatu pilskiego dotacji na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych z gminy Kaczory objętych obowiązkiem szkolnym. Ochrona zdrowia ponad 39 tysięcy złotych wydano. Są to wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na pomoc społeczną wydano w pierwszym półroczu ponad 1 400 tysięcy złotych. Znaczną część stanowią wypłaty świadczeń rodzinnych. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki ponad 309 tysięcy złotych, wydatki związane z oczyszczaniem ulic i dróg oraz wydatki związane z oświetleniem drogowym. Wydatki kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ponad 543 tysiące złotych, w tym znaczną część stanowią dotacje przekazywane dla instytucji kultury. Wydatki inwestycyjne. W pierwszym półroczu gmina zrealizowała inwestycje na kwotę 2 755 452 zł. Wydatki stanowią 31,98% zakładanego planu. Na taką realizację inwestycji na niski poziom wykonania wpływ ma stopień realizacji, specyfika. Inwestycje były realizowane w pierwszym półroczu. Są to etapy przygotowawcze, opracowanie projektów, a realizacja zadań i rozliczenie finansowe następuje w drugim półroczu. Oprócz sprawozdania z wykonania budżetu, drugim elementem jest informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Kaczory na lata 2013-2026. W pierwszym półroczu uchwała ta była zmieniana trzykrotnie. Zmiany najczęściej są spowodowane, gdy jest zmieniany wynik budżetu lub gdy są dokonywane zmiany w zakresie przedsięwzięć. W pierwszym półroczu zwiększono wydatki bieżące wykazywane w wieloletniej prognozie finansowej o ponad 451 tysięcy. Wydatki majątkowe zwiększono o
ponad 804 tysiące złotych. I przebieg głównych przedsięwzięć, realizacja przedsięwzięć za pierwsze półrocze. Pierwsze przedsięwzięcie, budowa boiska wielofunkcyjnego przy gimnazjum i szkole podstawowej w Kaczorach. Zadanie jest planowane do realizacji na lata 2013-2014. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków. Planowane jest opracowanie dokumentacji w drugim półroczu. Budowa krytej pływalni w Kaczorach w pierwszym półroczu. Wydano na realizację inwestycji 2 668 913 zł. Budowa sali wiejskiej z zapleczem jeziorka. Rozliczenie inwestycji nastąpiło w drugim półroczu. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki w kwocie 5482 zł. Budowa ulic oświetlenie w osiedlu Przylesie w Kaczorach. W pierwszym półroczu wydano zaledwie 5043 zł. Były to wydatki związane z opracowaniem dokumentacji. Opracowano dokumentację i przygotowano i ogłoszono przetarg na realizację zadania. Realizacja zadania następuje w drugim półroczu. Modernizacja budynków sali w Cierpowie i Śmiłowie. Zadanie planowane do realizacji w latach 2013-2014. W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków. Na zadanie pod nazwą przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Ciemnowo, Morszewo, Krzewina, Prawo Mieszatkowo, Zeludniewo, Śmiłowo, Jeziorki, Kaczory i Brodna. W pierwszym półroczu wydano 42 tysiące złotych. Były to wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowych. Kolejne dwa przedsięwzięcia, rozbudowa GOK w Kaczorach oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków. Przedsięwzięcia te planowane są do realizacji w latach 2014-2016 w przypadku GOK-u i w przypadku oczyszczalni ścieków 2014-2015. Realizowano również dwa zadania w ramach programu Gminy Wielkopolska Wieś w Zeludniewie i w Morzewie. W pierwszym półroczu zawarto umowę na realizację tych zadań. Rozliczenie finansowe i zakończenie nastąpiło w drugim półroczu. Trzecim elementem tych sprawozdań, tego sprawozdania za pierwsze półrocze, stanowi informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury. Instytucje kultury składają takie sprawozdania również tutaj z realizacji swoich planów i Gminny Ośrodek Kultury. Wykonanie planu wydatków stanowi 50,60% zakładanego planu na cały rok, a Gminnej Biblioteki Publicznej 49,31% zakładanego planu. Szanowni Państwo, te sprawozdania są przedkładane Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Regionalna Izba Obrachunkowa wydaje opinię. W dniu 11 września wpłynęła opinia Regionalnej Izby o przedkładanych sprawozdaniach z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku. Jest to opinia pozytywna. I mam takie pytanie, czy jest konieczność, żeby ja tutaj odczytywać? Czy mamy sprawę. Także tak. Dziękuję bardzo. Czy to pytania do informacji? Nie widzę. Dziękuję. Przystępujemy do punktu 10 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości. Chciałbym to powiedzieć, że średni wzrost podatku jest niższy od inflacji. Więc w związku z tym, że były różne propozycje na komisjach przed wystąpieniem do podjęcia uchwały w sprawie podatku od nieruchomości, proszę o przegłosowanie stawek podatku, które były proponowane w różnej wysokości przez komisję, a mianowicie od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej. Były dwie propozycje, jedna propozycja 7,15, druga, przepraszam, 17,15, druga propozycja 17,20. W związku z powyższym proszę o przegłosowanie. Propozycja pierwsza. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem stawki 17,20 zł? Proszę o podniesienie ręki.
dwóch, czterech, sześciu, osiem, dziesięciu. Kto jest przeciwny? Jedyny, kto się wstrzymał? Nie widzę. Zresztą 7-15 będziesz. 17-15. Zdecydowanie jeszcze, tak? No możemy głosować 17-15, ale teraz to z powyższym, jeżeli 17-20 była, była 10. Podaje pan 20, no to jakby tak to... 7-20, 10 radnych, tak? To jest zastawką za 7-15. Proszę o podniesienie ręki. 1 rady. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła stawkę w wysokości 17,20 groszy od prowadzenia działalności gospodarczej budynków od budynków mieszkalnych i budynków sieci zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Następna sytuacja od budynku lub ich części pozostałych, w tym zajętej na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacji pożytku publicznego dotyczy paragrafu 2, punkt 1 i paragrafu 1, punkt 2e. Były dwie propozycje, stawka 5,25 zł oraz stawka 5,30 zł. W związku z powyższym również przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem stawki 5,30 zł, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za stawką 5,25 zł, proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, za stawką 5,30 zł po 10 radnych, za stawką 5,25 zł po 1 radnych. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła stawkę 5,30 zł. Większością głosów. Od budynku lub części pozostałych w tym zajęciu zaprowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz przez organizację pożytku publicznego. Proszę Pani Aleksandrę Wienkę o czytanie tych uchwały w tej sprawie już po zmianach, jakie zostały dokonane. Uchwała nr 24/177/2013 Rady Gminy Kaczory z dnia 18 października 2013 roku w sprawie rocznych stawów podatku od nieruchomości. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy Kaczory uchwala co następuje. Paragraf 1. Określa się wysokość rocznej stawki podatku od nieruchomości. Punkt 1. Od gruntu. Podpunkt A. Związany z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 80 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni. Podpunkt B. Pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4 zł 56 groszy od 1 hektara po powierzchni. Podpunkt C. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 23 grosze od 1 metra kwadratowego powierzchni. Punkt drugi. Od budynków lub ich części. Podpunkt A. Mieszkalnych 70 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Podpunkt B. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17 20 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Podpunkt C. Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10 30 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Podpunkt D. Związanym z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez przedmioty udzielające tych świadczeń 4 50 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Podpunkt E. Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego
5 30 groszy od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Punkt trzeci. Odbudowi 2% od ich wartości określonej na podstawie artykułu 4 ust. 1 punkt 3 i ust. 3-7. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kaczory. Paragraf 3. Z dniem 31 grudnia 2013 roku traci moc uchwała nr 10 łamane przez 63 łamane 2011 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 października 2011 roku w sprawie podatku od nieruchomości. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2014. Uzasadnienie do niniejszej uchwały. Zgodnie z treścią artykułu 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek rocznych podatków od nieruchomości obowiązujących na terenie danej gminy. Z tym, że stawki nie mogą być wyższe od stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę. Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2014 rok zostały ogłoszone przez ministra finansów w obwieszczeniu z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku. Do corocznego przeszacowania stawek maksymalnych wykorzystywany jest wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który za pierwsze półrocze 2013 roku wynosi 0,9%. Wskaźnik ten został ogłoszony w komunikacie prezesa GUS z dnia 15 lipca 2013 roku. Stanowienie o podatkach jest zgodne z artykułem 18 ust. 2 punkt 8 ustawy o samorządzie gminnym i jest wyłączną kompetencją Rady. W tym stanie faktycznym i prawnym podjęcie uchwały jest uzasadnione. Dziękuję bardzo. Czy są pytania z uwagi przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem wyżej wymienionej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto jest wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że wyżej wymieniona uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do punktu 11 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o uznaniu lasów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Kaczory za lasy ochronne. Proszę bardzo. Pan Radny udziela. Uchwała nr 24, łamane 177, łamane 2013, Rady Gminy Kaczory z dnia 18 października 2013 roku w sprawie wyrażania opinii o uznaniu lasów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Kaczory za lasy ochronne. Na podstawie artykułu 16 ust. 1 ustawy dnia 28 września 1991 roku o lasach gminy urzędowych 2011 roku nr 12 pozycja 59 uniesiony z zmianami Rada Gminy Kaczory uchwala co następuje. Paragraf 1. Wyraża się opinię pozytywną w sprawie uznania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Kaczory położonych na terenie gminy Kaczory za lasy ochronne. Punkt drugi. Wykaz lasów wnioskowanych o uznanie za ochronne stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Obszar i granice lasów ochronnych określone zostały na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały. Ja miałem takie pytanie. Skutkiem podjęcia tej uchwały jest, skutek jest taki, że będziemy mieli
Podatek leśny zwiększony o pewną kwotę. Zmniejszony. Zmniejszony. To już nie ma pytań. Dziękuję bardzo. Skutkiem tej uchwały jest zmniejszenie podatku leśnego. W związku z tym, że my jesteśmy, może pan leśnik się przypowiedział, jesteśmy w strefie miasta powyżej 50 tysięcy mieszkańców, w związku z tym niech pan na dzisiaj odpowie. Panie Wójcie, panie przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Konieczność złożenia wniosku przez Nagrodzictwo Kaczory o wydanie opinii w sprawie uznania Lasu Solarnego wynika z tego, że w ciągu bieżącego dziesięciolecia gospodarczego, tego, które Nagrodzictwo Kaczory kończy z końcem 2013 roku, nastąpiły duże zmiany powierzchniowe. Na terenie nadleśnictwa ogółem, czyli w 8 jednostkach samorządowych przybyło mniej więcej 700 hektarów lasów, które reprezentują poszczególne kategorie aktywności. Na terenie gminy Kaczary przybyło tych lasów 98. To może się posilę trochę tabelką. Mianowicie do tej pory było tych lasów 5932 i te lasy stanowią w tej chwili lasy ochronne, a od 1 stycznia ma być ich 6031 lasów nadleśnictwa Kaczory położonych na terenie gminy Kaczory. Przybywa 98 hektarów i te 98 hektarów przyrostu z dziesięciolecia na dziesięciolecie wynika ze zmian powierzchniowych. No, zbogaciliśmy trochę areał gruntów na terenie gminy Kaczory w drodze zamian między innymi z gminą Kaczory. Te grunty, które przyjęliśmy w drodze tych zamian, zalesiliśmy, więc przybyło wielu stanów. Ponadto tak zwana modernizacja gruntów przeprowadzona przez starostwo zweryfikowała powierzchnię działek granicznych na granicach własności i z tego tytułu też zanotowaliśmy. W tym przypadku ściśle ewidencyjny przychód no, się to sumuje na 98 hektarów wzrostu. I teraz tak, gmina Kaczory jest bardzo specyficzną gminą, jeżeli chodzi o ten aspekt jej położenia, ponieważ wszystkie lasy nadleśnictwa Kaczory położone w gminie Kaczory jak gdyby z założenia mają już jedną kategorię ochronności, to znaczy mieszczą się w promieniu 10 km od granic miasta Piły, czyli od granic miasta przekraczającego 50 tysięcy ludności. No i w związku z tym wszystkie muszą być ochronione. No to nie wyczerpuje tematu, ponieważ niektóre z tych lasów mają 3, 4, najwięcej 4, najmniej 2 funkcje ochronne. Mnożenie funkcji ochronnych w danym drzewostanie no, nie powoduje dalszych zwolnień podatkowych. Krótko mówiąc, jeżeli las jest ochronny z tego powodu, że znajduje się bliżej niż 10 km od granic miasta Piły, to jeżeli on jest dodatkowo chleb ochronny, woda ochronna, albo stanowi cenny fragment rodzinnej przyrody, albo jest wyłączony na siebie i tak dalej, to już dalszych zwolnień podatkowych, no i jak gdyby jest bez skutków podatkowych. Chciałem jeszcze powiedzieć, bo też często radni o to pytają, w sumie uznanie lasu za ochronne nie niesie skutków społecznych. Można powiedzieć, że 99,5% nie niesie skutków społecznych. One są tak samo dostępne jak wszystkie inne lasy. No z wyjątkiem ostrogów zwierząt chronionych strefowo, gdzie
wstęp jest celowo ograniczany, no, wręcz mógłby być zbrojony, gdyby nie pewien paradoks taktyczny, bo gdybyśmy te strefy oznaczyli dokładnie prawicami, że dalej wejść nie wolno, to byśmy gdyby dokładnie wskazali, gdzie jest obiekt chroniony. W związku z tym staramy się jakoś sterować ruchem turystycznym i innym, tak żeby omijał te strefy, natomiast nie oznakowujemy je w sposób szczegółowy. I teraz z tym tematem łączy się mówiąc wprost, wycena takiej ekologicznej wartości klasy. Więc tutaj występują na terenie gminy Kaczory Kraje wszystkie kategorie ochronności. Są lasy glebochronne, są lasy wodochronne, co wynika z istnienia, te wodochrony wynikają z istnienia jezior, cieków, źródlisk. Lasy glebochronne są również liczną kategorią, co wynika z kolei z kształtowania terenu, bardzo urozmaiconego, występowania stron zboczy, jarów, terenów produktowatych. No i to są takie warunki naturalne, obiektywne, dane od tysiącleci przez lodowiec. Natomiast, że występują właśnie strefy ochronne zwierząt chronionych strefowo, że występują drzewostany nasienne, że występują cenne fragmenty rodzinnej przyrody, których jest na terenie gminy Kaczory dużo. No to świadczy o wysokiej jakości, dobrej kondycji i wielkiej wartości przyrodniczej tych lasów. W związku z tym należy je uznać za ochronne, już nie tylko z racji ustawowych, ale po prostu one sobie na to zasługują. Dolegliwość związana z tym częściowym zwolnieniem podatkowym najprawdopodobniej ustąpi w przyszłym roku, bo w jakim stopniu lasy ochronne zostaną objęte obowiązkiem, 100% obowiązkiem podatkowym. Wydawało się, że wszystkie kategorie teraz pojawił się materiał do dyskusji. No, trudno przewidywać, czym to się skończy, ale najprawdopodobniej jednak zwolnienie podatkowe ulegnie zmniejszeniu. To ja uważam, że powiedziałem wszystko, co mogłem powiedzieć na ten temat. Bardzo proszę Wysoką Radę o wydanie pozytywnej opinii. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby jeszcze zadać pytanie? Nie widzę, przystąpiłem do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto przeciwny? Nie widzę. Kto wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Gminy popiera przyjęcie uchwały jednogłośnie. Przystępujemy do punktu 13 porządku obrad. Przepraszam. Do punktu 12 porządku obrad. Proszę pana Ryszarda Zielaka, Aleksander Wintor, o podanie projektu uchwały w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej na 10 lat części nieruchomości położonej w Rzodkowie. Uchwała nr 24 łamane przez 179 łamane 2013 Rady Gminy Kaczory z dnia 18 października 2013 roku w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat części nieruchomości położonej w Rzodkowie. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litery a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na oddanie w najem drogi bezprzetargowej na okres 10 lat Telekomunikacji Polskiej SA części działki nr 14 o powierzchni 0,2
10-tysięczne części hektara, to jest 2 metry kwadratowe, stanowiącej własność gminy Kaczory, położonej w Rzadkowie, zabudowanej szafą RLA. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kaczory. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do uchwały. Przepis artykułu 18 ust. 2 punkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym stanowi, że do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. Telekomunikacja Polska Sieci i Platformy Usługowej Grupy TP Technologie Inwestycyjne Sieci we Wrocławiu zwróciła się z pismem z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie najmu gruntu położonego w miejscowości Rzadkowo na części działki nr 14 stanowiącej własność gminy Kaczory o kontynuowanie umowy na okres 10 lat. Zgodnie z artykułem 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości zawarcie umowy najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata następuje w drodze przetargu, lecz Rada Gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego w trybu zawarcia tej umowy. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest uzasadnione. Czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem brzmienia uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto przeciwny? Nie widzę. Kto wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że brzmienia uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 13 porządku obrad. Informacja na temat dokonanej analizy oświadczeń majątkowych. Proszę Panią Skarbnik. Przepraszam, pani skarbnik dzisiaj wielokrotnie jestem. Proszę panią sekretarz gminy Wizerę Dorecką o wypowiedzenie wójta gminy o przedstawienie informacji na temat dokonanej analizy oświadczeń majątkowych. Informacja wójta gminy Kaczory na temat dokonanej analizy oświadczeń majątkowych. Zgodnie z artykułem 24k ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok poprzedni i jego korektą w dwóch egzemplarzach składają wójtowi następujące osoby. Zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownicy jednostki organizacyjnej gminy. Oświadczenia majątkowe są składane co roku do dnia 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe. Przepis artykułu 24h ust. 12 cytowanej wyżej ustawy stanowi, że podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30 października każdego roku przedstawia Radzie Gminy informację o pierwsze, osoba, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie. Dwa, nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia. Trzy, działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych. W wyniku dokonanej analizy oświadczeń majątkowych informuję, że pierwsze, wszystkie osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego, to jest sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, jak GOPS, GOP, gmina biblioteka, zakład usługowy i kanalizacyjny gminy, zespół ekonomiczno-administracyjny szkół przedszkoli, dyrektor gimnazjum, dyrektorzy szkół i przedszkoli, złożyły oświadczenie majątkowe w ustawowym terminie, to znaczy do 30 kwietnia 2013 roku. Dwa. W analizowanych oświadczeniach majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości. 3. W związku z brakiem nieprawidłowości nie podejmowano żadnych działań. Zgodnie z artykułem 24 ust. 6, cytowane wyżej ustawy, oświadczenie majątkowe po jednym egzemplarzu wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku
roku podatkowym 2012 zostały przekazane w dniu 31 maja 2013 roku do Urzędu Skarbowego w Pile 17 egzemplarzy i do Urzędu Skarbowego w Chodzieży 2 egzemplarze ze względu na miejsce zamieszkania osób składających oświadczenie majątkowe. Stosownie do przepisu artykułu 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kaczory. Ponadto informuję, że w dniu 16 października wpłynęło pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile informujące o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych 15 osób mających obowiązek złożenia oświadczenia wójtowi gminy. W kilku oświadczeniach z sześciu stwierdzono nieprawidłowości. Nie podjęto żadnych działań, ponieważ stwierdzone nieprawidłowości nie mają wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Informacja przewodniczącego Rady Gminy Kaczory o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych. Zgodnie z artykułem 224a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami, radny jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy jego majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok poprzedni i jego korektum składają radni w dwóch egzemplarzach przewodniczącego Rady Gminy. Oświadczenie majątkowe jest składane przez radnego co roku do dnia 30 kwietnia. Według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego oraz na 2 miesiące przed uchwałą kadencji za rok bieżący. Zgodnie z artykułem 24a ust. 6 wyżej wymienionej ustawy analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje przewodniczący Rady Gminy. Osoba, której złożono oświadczenie majątkowe. W wyniku dokonanej analizy oświadczeń majątkowych informuję, że 14 radnych w ustawowym terminie, to jest do 30 kwietnia 2013 roku, złożyło oświadczenie majątkowe. Jeżeli radny nie dotrzyma wyżej wymienionego terminu, przewodniczący Rady Gminy w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia nieotrzymania terminu wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia do jego widocznego złożenia, wyznaczając dodatkowy 14-dniowy termin. Termin ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania. Jeden radny złożył oświadczenie w dniu 6 maja 2013 roku, w związku z tym nie zaistniała konieczność pisemnego wezwania do złożenia oświadczenia. Analizowanych oświadczeń majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości. Analizę danych zawartych w oświadczeniach majątkowych dokonuje również Urząd Skarbowy właściwie ze względu na zamieszkanie osoby składającej oświadczenie. W dniu 16 października 2013 roku wpłynęło pismo numer AP/77-86-13/BA/1444-97/2013 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile dotyczące analizy oświadczeń majątkowych złożonych przewodniczącemu Rady Gminy Kaczory. Z treścią wyżej wymienionego pisma radni zostaną zapoznani po zakończeniu sesji i złożeniu przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy skarbowej. Wojewoda Wielkopolski pismo numer KN.V/414-331.2013.1 z dnia 4 października 2013 roku poinformował, że wójt gminy Kaczory, pan Brunowolski, przewodniczący Rady Gminy Kaczory stosunkował złożenie oświadczenia majątkowego w terminie i nie stwierdzono w nich nieprawidłowości. Kaczory 18.2013. Dziękuję bardzo. Punkt 14. Krótko obrad, zapytania i wolne wnioski. Proszę bardzo. Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja jakby to zostałem zobowiązany do przedstawienia Państwu sprostowania mojej wypowiedzi z pierwszej części sesji, ponieważ jak mi tutaj zwrócono uwagę i słusznie, że nieprecyzyjnie się wypowiedziałem na temat dróg powiatowych, które nie mogą się doczekać remontu. Chodzi tutaj o drogę z Zelgniewa do Piły. Ja powiedziałem, że wreszcie powiat zaczął remont. Okazuje się, że zaczął remont, ale chodnika, dokończenie tego chodnika, o który upominał się tu m.in. pan radny Zdanowicz od dłuższego czasu. Natomiast droga
niezwykle dziurawa, od Zerniewa do Piły. Do dnia dzisiejszego nie jest ruszona w żaden sposób, co zweryfikował ostatni wypadek, jak wspominałem wcześniej. Jedynie na tej drodze przepust, który jest na wysokości zakładu pana Stokłosy przed hydroformią, który się zaparł, skutkował tylko postawieniem przez Zarząd Dróg Powiatowych znaku ograniczenia prędkości. To było wszystko, na co było stać Zarząd Dróg Powiatowych w chwili. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowna Rado, Zaproszeni Goście. Ja mam taki, praktycznie nie chciałem występować, bo już uznałem się przegranym. Wiele spraw załatwiam, ale przegrałem się z Generalnym Dyrektorem Dróg i Autostrad. Wiem, że moje pisma nie pomogły w niczym. Po ostatnim spotkaniu w szkole we wtorek zwrócili się do mnie rodzice odnośnie, czy koszmar jesienno-zimowy jest dalej będzie trwał. No ja powiedziałem, że tak, bo ja jestem bezradny. Na jednej z pism podpisała się pani Sołtys i drugą ręką podpisała się jako pani dyrektor. Odnośnie parawanów kolejny na ulicy 10 w Śmowie. Gdy napisałem pismo do dyrekcji, do generalnej dyrekcji o parawany, bo wiadomo, że rondem już przegrałem z parem, nie da rady zrobić, nie ma pieniędzy w Polsce, odpowiedzieli mi, że mamy nową nawierzchnię. Gdy pokazałem zdjęcia z kolei, postawili znak, ale odpowiedzi pisemnie nie dali, że uwaga kolei. A w dalszym ciągu dzieci nasze cierpią podczas deszczu. Najgorzej się boją ludzie w ulicy Pilskiej, po prawej stronie pan Łukasiewicz tam mieszka, pan Hamli, pan Ajszczet. Wszystka szkół, która zwalona i śnieg, to jest na ich oknach. Zwykły parawan, który wystarczy 80 cm, by im dał spokojną noc, spokojny dzień. A tam jest cały dzień szum od soli i od śniegu. Tam mieszkają 3 metry od szosy. 3 metry od szosy są ich okna. I mój taki apel jest, możemy wspólnie jako rada, może urząd gminy z swoim pismem, może nie, nas wysłuchałem razem, bo ja już jestem bezradny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Wysoka Rado, Szanowni Mieszkańcy, ja mam jedno pytanie, tylko sztandarowa inwestycja, która została oddana do użytku dla mieszkańców. W pierwotnej dokumentacji nie było nic na temat zainstalowania pompy, która odprowadza wodę gruntową, jak i opadową bezpośrednio do kanalizacji. Pytanie moje jest, czy ta pompa została zamontowana, znaczy widzieliśmy krótko przed odbiorami węże, które leżały i tymi wężami były te wody odprowadzane. W tej chwili jest to zrobione i delikatnie mówiąc pod ziemią, czyli pompa prosto do studzienki. Czy ta pompa została zainstalowana przez wykonawcę, czy też na polecenie wykonawcy, czy została wykonana na polecenie inwestora? Czy będzie ona miała wpływ w przyszłości na gwarancję? Chciałbym się dowiedzieć, jaką gwarancję wykonawca udzielił nam na budynek, czy na nieruchomość, na basen, a jaka jest gwarancja na poszczególne urządzenia? I czy ta pompa nie będzie miała wpływu, że w przyszłości możemy taką gwarancję stracić, lub na skutek tego nie będziemy mieli możliwości dociekania, aby szkody z tego tytułu powstały, zostały usunięte na koszt wykonawcy. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie
chciałbym o wsparcie radnych. Chodzi o ten nasz kochany powiat pilski, dlatego że mam takie dwa przystanki autobusowe, na których dzisiaj nie wiem, czy jest właściciel, czy można by było wyciągnąć konsekwencje od właściciela, żeby coś zrobić z tymi przystankami, dlatego że one zagrażają bezpieczeństwu ludzi już. Ten na skrzyżowaniu dróg powiatowych Morzewo, Ciębowo, Kaczory, Chodzież, on jest już w stanie rozkładu całkowitego. I coś chciałbym, żeby było zrobione w tym temacie, bo tam się komuś krzywda stanie za chwileczkę. No i jeszcze jedną sprawę mam taką, że chciałbym o oświetlenie na tej naszej małej, kochanej Krzewinie. Robi się inwestycje na Przylesiu, gdzie osiedle Przylesie powstało rok, dwa lata temu. Taka mała miejscowość jak Krzewina istnieje już 100 lat i osiedle Przylesie ma zrobione już oświetlenie, a nam trochę jeszcze brakuje tamtego. I chciałbym, żeby wygospodarować troszkę pieniędzy przed końcem roku i te dwie, trzy lampy założyć. Może się znajdą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapraszam do głos. Widzę punkt 14 porządku obrad. Przepraszam, 15 porządku obrad. Odpowiedzi na zapytanie jest. Zanim może dojdzie do zgłaszanych wniosków na sesji, to odpowiem tylko, stosunkuję się do wniosków, które były zgłaszane na komisji, no bo tych wniosków trochę było, ale właściwie to one dotyczyły wszystkie dróg powiatowych i tutaj myślę, że wyślemy, ja niektóre będę rozmawiał, bo niektóre są od ręki do załatwienia, myślę, z panem dyrektorem Narządu Dróg Powiatowych i to się pewnie uda. Także nie będę się ustosunkowywał tutaj, bo mam wnioski poszczególnych radnych zgłoszone i przewodniczący komisji tutaj wypowiadając się też mówili o tych wnioskach, a więc tylko mogę tyle powiedzieć, że one zostaną skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych, a niektóre będę też i osobiście rozmawiał. Natomiast jeśli chodzi o tutaj zgłaszane wnioski na sesji, droga powiatowa Arkadiusz Zerniewo-Piła, to jest taka droga, że to jest właśnie w części należąca do powiatu pilskiego, w części należąca do powiatu złotowskiego. To już takie były zapowiedzi ze strony powiatu pilskiego, że przystąpią do tego, żeby przejąć tą drogę w całości i żeby ona była drogą powiatu pilskiego w całości. Nie wiem, jak daleko te sprawy są. Byśmy musieli tutaj to też zapytać, czy te działania poszły w tym kierunku, żeby Piła przejęła w całości tą drogę i w ten czas może będzie bardziej zobowiązana o tą drogę dbać, chociaż ja też nieraz przyjadę się tą drogą z Rygniewa do Piły i właściwie to na odcinku o dziwo złotowskim ona jest lepsza jak na tej odcinku pilskim, bo najgorsza to jest odcinek tuż przed Zerniewem, prawda? Od granicy powiatu złotowskiego. I tu tak ten wniosek ponowimy i szkoda, że to powiat, nie wiem, może rzeczywiście nie stać teraz w tej chwili, ale że powiat odszedł od tego projektu, co miał być realizowany po wybudowaniu obwodnicy południowej tutaj powiatu pilskiego. Po budowie obwodnicy południowej powiatu pilskiego, czyli ujście Ruda, miał być projekt realizowany obwodnicy północnej Piła Łobrzeńca. I myślę, że to jeszcze chyba nie jest całkiem odłożony już projekt w przyszłości, bo raz, że to by zyskała dużo miejscowość Zerniewo, ale i miejscowości wszystkie z gminy Wysoka i Łobrzeńca miałyby taki dojazd swobodny, chociażby jakby teraz tutaj, prawda, skaczał do Piły.
I ta obwodnica naprawdę by spełniała bardzo dobrą funkcję, a tam dużo do zrobienia nie ma. Bo właściwie jest kilka odcinków takich do zrobienia, żeby ta obwodnica tam funkcjonowała. I myślę, że to trzeba też i o tym mówić, żeby taką właśnie obwodnicę, ale to sama gmina Kaczory to nic nie powie, bo nie wyskula, bo powinny występować i o tym mówić i gmina Wysoka i Łobrzenica, bo im najbardziej powinno na tym zależeć. Ale ta droga właśnie jest taka, o którą trzeba dbać, tym bardziej, że tam ruch jest coraz większy, no bo mimo wszystko tu blisko Szpiły, a i jak chociażby teraz jakby wypadek był, to objazd był puszczany przez miejscowość Zrójniewo. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, no właśnie tutaj to jest wiemy i tutaj to, co mówił Darek Krupa, radny Dariusz Krupa, próby były z różnych stron i tutaj bezpośrednio z gminy, później chcieliśmy się podeprzeć tutaj i radni zaczęli działać i później samorząd wsi i Śmiełowo, żeby tam przebudowę tego skrzyżowania i między innymi tutaj te też parawany ustawić i to jest zawsze jakoś ciężko się rozmawia, bo to naprawdę jest niewielki wydatek, a oni zawsze tłumaczą, że nie mają takich środków przewidzianych i nie mają na to środków. No, dziwne, bo przecież Generalna Dyrekcja to tymi środkami operuje niemałymi i tutaj taki mały udział, no to chyba nie jest znaczny. Będziemy musieli tu ponowić i zastanowimy się, może tak, to zgłoszenie, co było teraz, dzisiaj na sesji wyślemy, ale oprócz tego myślę, że pani sołtys powinna też od siebie też wysłać i z podpisami mieszkańców, że to jest taka inicjatywa społeczna jeszcze, może to bardziej poskutkuje jeszcze też. Bo chodzi o to, żeby niepokoić ich w tej sprawie, może osiągniemy efekt w ten czas. Jeśli chodzi o pompę, no to myślę, że tam inspektor nadzoru budowlanego odpowiedział już, bo tam radna Stachowiak posłała tam skargę czy petycję do inspektora nadzoru budowlanego i to wiadomo, w jaki sposób to została pobudowana. A jeśli chodzi o skutki, jeśli chodzi o gwarancję, no to nie będzie ta pompa wnosiła, bo to zupełnie niezależnie pompa była realizowana od wykonawcy. I ona tam będzie spełniała swoje zadanie takie, że będzie utrzymywała poziom wód gruntowych na stałym poziomie. I to tylko tyle, takie ma zadanie ta pompa. Jeśli chodzi pana sołtysa z Krzebiny, przystanki autobusowe, no, tak się stało, że w taki nieświadomy sposób przystanki właściwie to wszystkie przejęła gmina na swój garnuszek. I tak jak one były kiedyś tam czyjeś, no to nikt nie jest zainteresowany teraz, żeby te przystanki utrzymywać i utrzymujemy je my. I dlatego, jeśli tam jest jakiekolwiek zagrożenie, to prosiłbym, żeby bezpośrednio pan tam przyszedł porozmawiał. Zastanowimy się, bo my tego typu przystanki zazwyczaj już rozbieraliśmy i ustawialiśmy nowe. Ale czy tam jest taka potrzeba, bo one chyba nie są w takim stanie, żeby tam właśnie je rozbierać i stawiać nowe. Prawdopodobnie, że będzie je wyremontować. To możemy umówić się i pan by tam zadziałał i od razu byśmy ten temat załatwiali. Dobrze? Także prosiłbym bardzo o kontakt bezpośredni i no, jeśli jest jakiekolwiek zagrożenie, trzeba to zrobić, żeby nie było zagrożenia. Natomiast oświetlenie Krzewiny, no to dziwicie. Krzewina jest oświetlona, tak jak wszystkie miejscowości. Jasno jest wszędzie. Może za jasno jest w tych miejscowościach i to mamy taki wpływ, że pani dyrektor gimnazjum ma coraz mniej uczniów w szkole. No, też może to być. Ja żartuję, ale to też jest taka sprawa do załatwienia na bieżąco. Spróbujemy, jeśli to będzie tak, że to będzie możliwość pociągnięcia chyba przewodów, które są, no to chyba by nie było problemu z założeniem tego i będziemy ten temat, będziemy ten, ja wiem, w kierunku skrzyżowania, tak? Nie, tam do pana Piocha przede wszystkim. Ach, w tamtym kierunku, tak. No to tam też myślę, że to będzie różnie.
Dlatego ja jeszcze raz chcę tutaj podziękować i myślę, że tutaj z panem Andrzejczykiem mimo tego podjęcia tej uchwały, że trochę mniej wpłynie do kasy, to już mieliśmy przykład tegoroczny, że jednak do kasy wpłynęło już więcej, aniżeli to zwolnienie podatkowe. W przyszłym roku też mamy taką gwarancję, bo to już mamy podpisaną umowę, która jest na ten rok i na przyszły rok. A więc myślę, że tutaj będzie taka się układała współpraca, że będziemy to rekompensować w inny sposób. I myślę, że ta współpraca z nadleśnictwem będzie i może będziemy wymyślać tutaj wspólne tematy z panem nadleśniczym, które będziemy realizować, bo nam się cały czas skłania tutaj temat pomyślenia coś, jeśli chodzi. Pan nadleśniczy nie słyszy, jak ja tutaj mówię, a chcę już, żebym słyszał. Bo chodzi o to, że mamy dwa jeziora tutaj i jezioro Kopcze w Kaczorach i jezioro Bobrowe w Śmiłowie. I może tam byśmy myśleli o jakichś wspólnych inwestycjach takich, które by służyły wszystkim mieszkańcom rekreacji, mieszkańcom gminy, bo wszyscy się przemieszczają tutaj na jezioro Kopcze, to wszyscy przyjeżdżają z gminy na jezioro Bobrowe. Też cała gmina jeździ. I może tam będziemy powoli już myślę, że coś będziemy realizować w formie takiej, czy to ścieżek pieszych lub pieszo-rowerowych, czy cokolwiek wokół jeziora, bo mamy tak piękne jeziora i to środowisko naturalne byśmy chcieli zachowywać, ale żeby właśnie tam można było jeszcze wypoczywać bardziej tak rekreacyjnie i korzystać z tych uroków naszej natury. Także tutaj i myślę, że mamy wspólne tematy do realizacji i to będziemy nad tym pracować. Może nam się coś uda jeszcze razem zrealizować. Poza tym to chciałbym tutaj też i pani dyrektor gimnazjum podziękować za pracę, bo przedstawiała tutaj swoje wyniki i mówiła o tym, jak pracuje w gimnazjum. I tutaj na ręce pani dyrektor również wszystkim nauczycielom z tego gimnazjum, bo naprawdę ta praca układa się bardzo dobrze i to jest widoczne na każdym miejscu i dlatego tylko tak trzymać i no i może tylko jeszcze jakieś nowe formy wymyślać, żeby to bardziej atrakcyjne jeszcze było. Może to gimnazjum trudno mi tak teraz wymyślić, ale warto o tym jeszcze jakieś i inne oferty. Znaliśmy jedną ofertę już tutaj właśnie gminą bardzo ważną i tutaj jest akceptacja wszystkich dyrektorów po to, żeby no, dzieci z gimnazjum mogły pójść wszystkie na pływanie. To jest bardzo fajna taka oferta dla naszych dzieciaków, bo to mało gdzie tak jest, żeby tak można było realizować, a może i jeszcze właśnie inne też podobne oferty. Także tutaj chcę podziękować za pracę i tutaj dziękowałem oczywiście z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim szkołom, tutaj dyrektorom szkół z tej okazji miałem spotkanie i myślę, że oświata na naszym terenie jest na odpowiednim poziomie, ale to nie znaczy, że już jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej, prawda? Zawsze musimy dążyć jeszcze właśnie w tym kierunku, żeby to polepszać. Także no i dziękuję również tu za atmosferę dzisiejszej sesji, naprawdę o przyjemnie się podczas pracuje nam wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja może tylko dwa zdania w kwestii właśnie budowy basenu, bo często się mówiło tak, że dzieci ze szkół w gminie Kaczory powinny jeździć do Piły. Otóż chciałem Państwu przedstawić jedną kwestię. Dostępność basenów pilskich, które są dwa, dla dzieci z Piły jest niezwykle ograniczona. Dlaczego? Dlatego, że miasto Piła ma mniej więcej 10-krotnie więcej młodzieży niż my. Wynika to z demografii. W związku z tym dzieci pilskie, ich dostępność do basenów jest, może nie powiem, że żadna, ale bardzo, bardzo niewielka. Polega to na tym, że w ciągu swojej edukacji jeden rok mają dostępny basen. Mają dostępowanie. Gdyby tam się pojawiły Kaczory, to jest rzeczą niemożliwą. Więc Piła, gdyby chciała zaspokoić potrzeby własne, musiałaby mieć myślę, że 4% co najmniej. Także oni w ciągu edukacji całej w ciągu jednego roku udostępniają dzieciom WF. Nie wspomnę już o gimnazjalistach, o licealistach, o studentach itd. Także to są takie tylko jakieś no,
nie wiem. Zupełnie nieprawdziwe informacje, które właśnie w ten sposób były przedstawione niejednokrotnie. Kazimierz Zachowski, jeszcze coś? Proszę. Zresztą jedno zdanie, ten temat został podjęty, bo myślę, że tutaj mieszkańcy Piły powinni być nam wdzięczni za to, bo jak się okazuje, nie dość, że zwiększyliśmy dostępność dzieci i młodzieży do tego typu obiektów, to także mieszkańcom Piły spadły ceny. I z tego chociażby tytułu powinni być nam wdzięczni. Dziękuję bardzo. Informuję, że w dalszej części obrad zostanie przedstawiona informacja Urzędu Skarbowego w Pile z dnia 16 października 2013 roku o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych rad, stanowiąca część niejawna. W związku z tym proszę radnych o pozostanie w dalszej części sesji, a pozostałym osobom dziękuję za uwagę i proszę o głos.